Raz. Dzień dobry. Chciałabym bardzo serdecznie wszystkich powitać na 69. sesji Rady Miejskiej w Piastowie. Witam pana burmistrza Grzegorza Szuplewskiego, panią skarbnik Grażynę Wójcik, pana sekretarza miasta Artura Szlapę i w takiej kolejności, w jakiej państwo siedzą, panią kierownik biura Rady Annę Ponder, pana mecenasa Rafała Maraska, pana Piotra Bąka, naszego informatyka, panią naczelnik Wydziału Geodezji, panią Dorotę Surmę, panią naczelnik Wydziału Utrzymania Miasta Joannę Rogozińską, panią naczelnik Wydziału Finansowego Justynę Szymańską, pana inżyniera, doktora inżyniera Bogdana Nogę, z którym już mieliśmy okazję się tak zapoznać przy okazji rozmów o odwiercie i pana prezesa PPUK-u, pana Roberta Chychłowskiego oraz wszystkich państwa radnych. Rozpoczynam 69. sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Mamy kworum. W sprawie porządku obrad tutaj jest wniosek, ponieważ wczoraj na komisji komisja rozmawiała na ten temat. Na komisji tak, budżetu i gospodarki w kwestii zamienienia kolejności, czyli punkt piąty będzie między punktem 7 a 8 przeniesiony, czyli uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dopiero po uchwaleniu budżetu i WPF-ki. Czyli prosi pani przewodnicząca, piąty to będzie budżet, w każdym budżecie. Tak. A punkt 7 to wtedy będzie obecny punkt 5. O. Czyli jakby 5 ląduje za 7. Piąty będzie za 7, tak. Piąty będzie za 7, czyli to jest kwestia 6, 7, 5, zamiana miejsc. Pan Tomasz. Tak, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, chciałem zapytać, czy w związku z obecnością pana prezesa Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych planowana jest jakby jakaś informacja z tym związana w sprawach już na samym końcu po interpelacjach? Wiem. Pan nie jest tutaj na wyposażeniu stałym sali, więc zapewne tak. Odpowiedział na nasze zaproszenie. Przyszedł właśnie po to, żeby tutaj powiedzieć. To po informacjach pana burmistrza, panowie, obydwaj panowie udzielą nam informacji dotyczących i PPUK-u i prac przy odwiercie. Dziękuję. Dobrze, czy w sprawie porządku obrad jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to głosujemy zmianę porządku obrad. Nie wiem, co mi zniknęło. Co to jest? Właśnie, coś się zniknęło. Jest, już jest. Oczko. Wszyscy głosowali za tą zamianą. To teraz głosujemy porządek obrad w nowym kształcie. Bardzo proszę. Robert. Wszyscy głosowaliśmy za porządkiem obrad w przyjętym kształcie. Czy w sprawie protokołu z poprzedniej sesji ktoś z państwa wnosi jakieś uwagi? Jeśli nie, to proszę głosujemy przyjęcie protokołu. Ja
Wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu, którym są informacje pana burmistrza. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałem poinformować o wydanych zarządzeniach w terminie od ostatniej sesji do dzisiaj. Tych dokumentów zostało wydanych 15 i dotyczą one w szczególności. Zarządzenie numer 183 wydane 30 sierpnia dotyczy zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023 w zakresie kwot dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zarządzenie numer 184, także z 30 sierpnia, wydane zostało w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zarządzenie numer 185, także 30 sierpnia wydane, dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok bieżący. Zarządzenie numer 186, także z 30 sierpnia, wydane zostało w sprawie zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023 w zakresie kwot dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Kolejne zarządzenie, także z 30 sierpnia, nosi numer 187, wydane zostało w sprawie zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023 w zakresie kwot dotacji od Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Zarządzenie numer 188 z 30 sierpnia dotyczy powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zamówienia publicznego, zakładanie systemu zielonych ścian na terenie miasta Piastowa, budowa zielonej ściany przy ekranach wzdłuż linii kolejowej przy ulicy Szarych Szeregów, renowacja i rozbudowa pergoli przy ulicy Lwowskiej oraz budowa zielonej ściany na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Alei Tysiąclecia 5 w ramach projektu pod nazwą Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastowie. Program jest współfinansowany w ramach programu operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Także 30 sierpnia wydane zostało zarządzenie nr 189 dotyczące ogłoszenia postępowania na wykonanie zamówienia publicznego na to właśnie zadanie, o którym była mowa poprzednio. Zarządzenie numer 190 z 30 sierpnia dotyczy zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zarządzenie numer 191 wydane 31 sierpnia dotyczy powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium burmistrza miasta Piastowa. 1 września wydane zostało zarządzenie numer 192 w sprawie dokonania z urzędu podziału nieruchomości. Także zarządzenie numer 194 wydane 4 września dotyczy również dokonania z urzędu podziału części nieruchomości. 7 września wydane zostało zarządzenie numer 194 w sprawie powołania gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. 11 września wydane zostało zarządzenie numer 195 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. Zarządzenie numer 196 z 11 września, numer 197 z 11 września dotyczy wyznaczenia na obszarze miasta Piastowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
To są zarządzenia, które zostały wydane w tym czasie od ostatniej sesji do dzisiaj. Chciałbym jeszcze Państwa poinformować o dwóch sprawach. Jedna to była mowa o wczytanych zarządzeniach, o kilku działaniach podejmowanych w ramach zadania utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastowie. I chciałbym pokrótce poinformować, jak przebiega realizacja tego zadania. Wykonane zostały w całości dwa zadania i zaawansowane kolejne cztery, więc wykonane został zielony dach na budynku przy ulicy Lwowskiej 6 wraz z montażem turbiny wiatrowej. Dostawa drugiej z nich, bo przewidziane są dwie turbiny, nastąpi w listopadzie roku, teraz 2023 roku. To są turbiny, które są zakupione poza granicami Polski. Ten termin trochę z tego powodu jest dłuższy. W Polsce są niedostępne te urządzenia. Drugie zadanie, wykonanie zielonego dachu na budynku garażowym Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej w Piastowie, zostało wykonane 23 sierpnia, zakończone. I zadania w trakcie realizacji to są następujące. Zagospodarowanie terenu patio przy Szkole Podstawowej nr 3. Zagospodarowanie terenu przy filii świetlicy środowiskowo-integracyjnej przy ulicy Józefa Sułkowskiego. Renaturyzacja rowu w parku przy ulicy Świętego Stanisława Kostki w Piastowie. Zakładanie ogrodów deszczowych, wprowadzenie systemu zapobiegającego marnotrawstwu żywności w mieście, utworzenie farm owocowo-warzywnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Zagospodarowanie terenu przy SPZO z Piastun w Piastowie przy ulicy Skorupki 16A. W szczególności jest to zagospodarowanie terenu, budowa ogrodu wodnego, budowa zielonych ścian przestrzennych, budowa pergoli. Kolejne zadanie to zakładanie systemu zielonych ścian na terenie naszego miasta. Była o tym mowa, gdy przypominałem zarządzenia wydane. Chodzi o umieszczenie tej zielonej ściany na konstrukcji przy ekranach wzdłuż linii kolejowej przy ulicy Szarych Szeregów, a także renowacja i rozbudowa pergoli przy ulicy Lwowskiej oraz budowa zielonej ściany na budynku Szkoły Podstawowej nr 3. I kolejne zadanie, wymiana i montaż wiatr przystankowych na zielone przystanki oraz wymiana i montaż wiatr śmietnikowych na wiaty z systemem zielonego dachu w ramach projektu utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w Piastowie. W tej ostatniej sprawie jest ogłoszony przetarg, będzie rozstrzygany pojutrze. I jeszcze jedna wiadomość, którą otrzymaliśmy dzisiaj. Przeczytam pismo, które dotyczy dofinansowania na odbudowę budynku komunalnego, który po pożarze w roku, dwa lata temu, w lutym 2021 roku został właśnie zniszczony doszczętnie i następnie wyburzony na wniosek Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości, wartość całkowita projektu, kosztorysowa tego projektu to jest 3 742 564 złote 91 groszy. Z tego środki własne 561 384,70 groszy, a wniosek o wsparcie skierowany do ministra rozwoju technologii i następnie do Banku Gospodarstwa Krajowego ma wartość 3 181 180,17 groszy. I otrzymaliśmy dzisiaj pismo od pana ministra Waldemara Budy. Do wiadomości, pismo jest skierowane do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem tego wsparcia. Pismo jest następującej treści. Szanowna Pani Prezes, Burmistrz Miasta Piastowa, która ubiega się o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.
zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych na podstawie wniosku złożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia w zakresie tworzenia lokali mieszkalnych przy ulicy Dworcowej w Piastowie zwrócił się do mnie o udzielenie bankowi rekomendacji priorytetowego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Mając na uwadze wskazany we wniosku cel w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej udzielam rekomendacji priorytetowego rozpatrzenia wniosku miasta Piastowa, co skutkuje rozpatrzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku poza kolejnością, której mowa w artykule 8 ustęp 3 wymienionej ustawy. Z wyrazem szacunku Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Także chciałem się podzielić z Państwem tą dobrą wiadomością, bo dzięki temu będziemy mogli ruszyć z odbudową tego budynku, znaczy z budową nowego. Mamy wszelkie dokumenty w tym zakresie i w tej chwili, mając gwarancję dofinansowania, jak płyną te środki, oczywiście będziemy realizowali zadanie. Także to dobrą wiadomością kończę tę część. Proszę Państwa, i chciałbym jeszcze, była też mowa o wykazie tych miejsc, gdzie można będzie prowadzić w jakiejś formie wizualnej kampanię wyborczą. W związku z tym też chciałem poprosić Pana Sekretarza o krótki komunikat na temat organizacji wyborów, zapewne też o formułowaniu komisji obwodowych. Bardzo proszę, Panie Sekretarzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i przy okazji również do referendum. Komisja będzie jedna, nie będzie dwóch komisji, czyli do wyborów do Sejmu i do referendum będzie jedna komisja. Będzie jedna urna i do tej jednej urny będą wrzucane trzy karty do głosowania. To znaczy jedna karta to będą kandydaci do Sejmu, druga karta kandydaci do Senatu i trzecia karta będą pytania referendalne. Oczywiście tak jak w latach poprzednich osoba głosująca będzie mogła odmówić przyjęcia jednej z tych kart, będzie mogła odmówić przyjęcia wszystkich kart, jednej lub dwóch kart, także nie ma obowiązku głosowania, brania udziału w tych trzech głosowaniach. Można sobie wybrać, w którym chce się wziąć udział i zagłosować. Na chwilę obecną, tak jak Pan Burmistrz wspomniał, zostało wyznaczone 14 punktów na terenie miasta Piastowa, gdzie można nieodpłatnie umieszczać ogłoszenia wyborcze. Chodzi o plakaty i informacje. Mogą to robić komitety wyborcze. Natomiast jeżeli komitety wyborcze będą umieszczać swoje materiały wyborcze na innych, u innych osób, to znaczy u osób prywatnych, fizycznych, muszą dochodzić do porozumienia z tymi osobami, natomiast nie wolno umieszczać materiałów wyborczych na przystankach, na słupach i w innych niż wyznaczonych miejscach użyteczności publicznej. Na chwilę obecną przyjmuję zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych. Obwodowych komisji wyborczych, tak jak w latach poprzednich i w poprzednich wyborach, będzie 10. Jest 10 lokali wyborczych. Lokale wyborcze się nie zmieniły, są w tych samych miejscach, także mieszkańcy nie będą mieli problemów z trafieniem do swojego lokalu. Również staramy się, podejmujemy działania, aby w dniu wyborów w niedzielę kursował dodatkowo autobus P1. Planujemy od 6 do 8 kursów nieodpłatnych dla mieszkańców oczywiście w takich pełnych godzinach, czyli 8 rano, 10, 12, 14, 16, 18 i może się uda również o godzinie 20, także mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie dotrzeć do miejsca głosowania. Na chwilę obecną, tak jak wspomniałem, przyjmuję zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych. Natomiast pierwszeństwo mają osoby zgłaszane przez komitety wyborcze. Komitety wyborcze najpierw zgłaszają swoich kandydatów do tych obwodowych komisji i jeżeli będą wolne miejsca,
do minimalnego składu. Wówczas te wolne miejsca są zapełniane osobami, które zgłosiły się do urzędu. I jeżeli tych miejsc, jeżeli tych osób będzie więcej niż miejsc, to planuję najprawdopodobniej przeprowadzenie losowania, tak żeby to było w miarę uczciwie i żeby nikt nie miał zarzutów, że ktoś po znajomości dostał się do obwodowej komisji. Na chwilę obecną pragnę Państwu poinformować, że został wyznaczony urzędnik wyborczy. Przez ostatnie 3 wybory nie było urzędnika, ja pełniłem obowiązki urzędnika wyborczego, natomiast w tej chwili pani minister, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego doszła do wniosku, że pracownicy urzędów nie mogą być pracownicy urzędów gmin, które organizacyjnie przygotowują wybory, nie mogą być urzędnikami wyborczymi, w związku z tym wyznaczyła osobę z zewnątrz. Z tego, co jest mi wiadomo, jest to pani, która pracuje w starostwie powiatowym w Pruszkowie, natomiast do dnia dzisiejszego ta pani się jeszcze nie skontaktowała, także no nie potrafię powiedzieć nic więcej na ten temat. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Jakie mam pytanie? Tu mi się wyświetliła pani Anna, bardzo proszę. Nie wiem, czy w tej sprawie, czy odnośnie informacji pana burmistrza. To może najpierw pani Maria odnośnie wyborów, tak? Skoro jesteśmy akurat przy tym temacie. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. I mam pytanie właśnie do pana sekretarza. Proszę mi powiedzieć, ile komitetów się zgłosiło i ile musi być członków komisji w danym okręgu? Dziękuję bardzo. Na dzień dzisiejszy zgłosiły się 3 komitety. To dzisiaj, ale termin jest do piątku. Także jeszcze czekam. Na pewno w piątek najwięcej się komitetów zgłosi. Zarejestrowanych jest, z tego co ja wiem, ogólnopolskich komitetów ponad 50. Także trudno mi jest powiedzieć, ile komitetów u nas akurat będzie chciało zaistnieć i zgłosić swoich przedstawicieli do obwodowych komisji. Natomiast w zależności od ilości wyborców w danym obwodzie, taka jest liczba minimalna lub maksymalna liczba członków komisji. Jeżeli obwód jest mały, to minimalna ilość członków w obwodowej komisji to jest 5 osób. Jeżeli jest większy, to jest minimalna ilość 7 osób. Jeżeli w tych komisjach mniejszych ilość członków obwodowej komisji to jest od 5 do 9, w większych komisjach jest od 7 do 11 osób. Tak to wygląda. Ja uzupełnię albo sprostuję, bo ogólnopolskich komitetów zarejestrowała Państwa Komisja Wyborcza 6, nie 50. Żebyśmy tu byli dobrze. 6. Tak, ale ogólnopolskich tak. Natomiast na naszym terenie tutaj Warszawa i okolice Warszawy, bo nawet dzisiaj jeszcze sprawdzałem, bo to trzeba komitet, który zarejestrował w okręgu danym swoich kandydatów, to wówczas może zgłosić na danym terenie, czyli Warszawa 1, Warszawa 2. No my mamy trochę tych komitetów tutaj w Warszawie i okolicy działających. Nawet komitety są takie, które zgłaszają tylko jednego swojego kandydata do Senatu i oni również mają zgodnie z ustawą prawo zgłosić swojego przedstawiciela do obwodowych komisji. Co nie zmienia faktu, że jest 6 ogólnopolskich komitetów. Tak. Takich dużych ogólnopolskich jest 6. Pani Anna, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja, panie burmistrzu, chciałam się pana spytać, bo ciekawi mnie, bo tutaj zakładanie zielonych ścian i jeżeli chodzi o śmietniki, to o jakie to śmietniki chodzi? Są dwie lokalizacje, to nie są zielone ścianko, zielone dachy akurat na tych wiatach śmietnikowych. To jest jedna z tych wiat, znajduje się na terenie tego mikroosiedla przy ulicy Sułkowskiego. A druga, za chwileczkę sobie przypomnę, ale w każdym, przy filii Piastuna na Księdza Skorupki. Tam jest taka wiata na pojemniki z odpadami, zresztą jedna i druga, i tam będzie po prostu zielony dach. Pani
Pani Maria, czy tutaj, bo nie wiem, to jeszcze wisi tam ten zapis na tablicy? Wiszę sobie, dobrze. To pan Tomasz, poproszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, mam pytanie do pana burmistrza. Powiedział pan, że na ulicy Lwowskiej, o ile dobrze usłyszałem, ukończono budowę zielonego dachu i jednej turbiny. Druga będzie pod koniec listopada. Ja mam takie pytanie, ponieważ ta sama firma wygrała usługę pod nazwą wykonanie zielonego dachu na budynku przy ulicy Lwowskiej 6 i ta sama firma była odpowiedzialna za wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja budynku przy ulicy Lwowskiej 6. Ja tam ostatnio byłem, panie burmistrzu. Tam jest sporo gruzu, sporo śmieci, stoi kawałek rusztowania w żaden sposób niezabezpieczony. Na dachu styropian, który został wyłożony, jak sądzę, po to, żeby zwiększyć powierzchnię dachu pod budowę tej zielonej infrastruktury, no też nie jest w żaden sposób zabezpieczony, nie jest to otynkowane. Folia z tego dachu tak w miarę luźno wisi. Chciałem się zapytać, ponieważ te umowy, ona jedna wygasła 11 lipca, druga bodajże 26 sierpnia. Do tej pory, jak widać tutaj chyba w tej umowie z 26 sierpnia, która się skończyła, jest jakiś podpisany aneks, aczkolwiek w wykazie umów jeszcze go nie ma. Czy były jakieś nałożone kary na wykonawcę w związku z tym, że nie dotrzymał terminu, nie zabezpieczył tego terenu? No jak to wygląda z pana punktu widzenia? Dziękuję. Przy okazji każdej sporządzonej umowy naliczane są kary z tytułu jej przedłużenia bądź nieuzasadnionego, tak? No bo są umowy, które są aneksowane ze względu na obiektywne trudności, które się pojawiają. To jest oczywiste. W tym przypadku akurat jest tak, że ten obiekt podlega dwóm działaniom równolegle, tak? Bo to jest ta rozbudowa zielono-niebieskiej infrastruktury i druga razem z tymi urządzeniami do odnawialnych źródeł energii i druga to jest adaptacja tego budynku, czyli wykonanie generalnego remontu i adaptacja na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I akurat tak się stało, że podczas prowadzenia jednej i drugiej pracy po prostu no, nastąpił pewien, jak to powiedzieć, pewna kolizja, tak, realizacji obu tych zadań i stąd była potrzeba przedłużenia i aneksowania tej pierwszej umowy, a ta, o której mówimy, czyli ta związana z remontem, jest aneksowana termin zakończenia to początek października, bodajże 6 października. To w takim największym skrócie, a dlaczego akurat, bo może takie pytanie powstać, dlaczego jedna firma, prawda? No, z prostego powodu zgłosiła się tylko jedna. To w obu tych zadaniach spełnia wszelkie wymagane tutaj warunki i dlatego realizuje. Być może akurat to jest szczęśliwa okoliczność, no bo to trudno sobie wyobrazić dwie firmy pracujące w tym samym obiekcie. To zawsze budzi jakieś dodatkowe sytuacje, które mogłyby skutkować jeszcze większym tutaj opóźnieniem tych prac. Także no, może akurat dobrze, że to robi jedna firma. No, trudno mi to ocenić. Dobrze, panie burmistrzu, a czy pan mógłby przesłać mi pełniejszą informację na piśmie w tej sprawie? To znaczy, czy były kary umowne? Jakie były? Jakie to są te kolizje, z którymi inwestor się spotkał? Taką informację pełną, żebym miał obraz sytuacji, jak wyglądają te dwa zadania w wykonaniu tej firmy, dobrze? Tak jest. Dostanie pan taką informację od Wydziału Informacji i od pracownika, który nadzoruje inwestycji i od pracownika, który nadzoruje realizację tego projektu zielono-niebieskiej infrastruktury. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Dobrze. To nawiązując do pytania pana, panie Tomaszu, czy panowie tutaj tak siedzą tylko po to, żeby na nas popatrzeć, to teraz byśmy właśnie oddali panom głos. Może pan Bogdan najpierw, żeby nam powiedział, na jakim etapie. Piastów, GT1.
Szanowni Państwo, Bogdan Noga, firma Multiconsult, inżynier kontraktu podczas wykonywania otworu geotermalnego Piastów GT1. Ja tak pozwolę sobie pokrótce pokazać Państwu, z czym geotermia jest związana, ponieważ dużo się o tym mówi, ale nie jest to temat zbyt popularny. Tej geotermii na dzień dzisiejszy za dużo w Polsce nie ma. A ten rozwój tak naprawdę będzie dopiero następował. No i z tego, co wiecie, otwór w Piastowie jest wykonywany w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to po prostu otwór dla Piastowa za darmo i nieważne, jak się jego losy potoczą, ten otwór po prostu zostanie i wcześniej czy później można będzie z niego korzystać. Nie wiemy, jakie będą jeszcze czasy uwarunkowania za kilka lat. Natomiast na dzień dzisiejszy spodziewamy się, że otwór będzie miał głębokość 1940 metrów. Z tego, co widzimy podczas wiercenia, ten otwór może mieć nawet głębokość większą niż 2000 metrów. Obecnie warstwy, które miały być na pewnej głębokości, obniżyły się już o 30 metrów, czyli tak naprawdę ten otwór nam się przegłębia. Spodziewamy się tutaj temperatury na poziomie 43-47 stopni. Tak było w Piastowie, tak było w Piasecznie. I teraz w projekcie zawarliśmy taką informację, 43-47 stopni, ponieważ na etapie tworzenia teoretycznego opracowania trudno było przewidzieć, czy te warstwy w stosunku do Piaseczna będą wyżej, czy będą niżej. Jeżeli byłyby wyżej, ta temperatura byłaby niższa. W Piasecznie na głębokości 1911 metrów jest temperatura 47,5 stopnia. Natomiast tutaj ta głębokość wygląda na to, że będzie głębiej, czyli ten jeden stopień powinno być więcej, czyli tak tutaj powinniśmy dobrze trafić z prognozami. Coś koło tego. Natomiast już wiemy, że to będzie głębiej. I teraz każde 30 metrów głębiej to jest jeden stopień więcej, po prostu przybywa. Wydajność, tutaj oczywiście zakładamy bardzo ostrożnie 100-150 metrów sześciennych na godzinę. Z tego względu, że my nie bierzemy pod uwagę w analizach wody, którą możemy wydobyć. Bo wydobyć to my możemy każdą ilość. To jest kwestia pompy i obniżenia zwierciadła wody. Natomiast tą wodę potem po schłodzeniu, to jeszcze Państwu potem pokażę, trzeba będzie zatłoczyć z powrotem. I stąd zakładamy, że można będzie zatłoczyć tak między 100 a 150 metrów sześciennych na godzinę. W takim celu, że jak pokażę Państwu za chwilę schematy, jednym otworem wodę wydobywamy, odbieramy od niej ciepło i schłodzoną wodę trzeba gdzieś wyrzucić. Nie możemy jej wyrzucić do cieków powierzchniowych, ponieważ jest to woda zasolona. To jest słona woda. Musimy ją z powrotem do tej samej warstwy wodonośnej po prostu zwrócić. Możemy odzyskiwać sól, jak najbardziej. Takie pomysły też są, z tym, że sól obecnie nie ma żadnej wartości, tak? Gdyby to było średniowiecze, ale gdybyśmy żyli w średniowieczu, to za beczkę soli można było kupić tam kilka wsi, tak? Więc wtedy, tak, ale nie znali geotermii wtedy. I mineralizacja będzie tutaj około 90 gram. W litrze.
To znaczy, że jak taką wodę sobie odparujemy, litr wody, no to zostanie 90 gram osadu. Czyli tyle tych minerałów tutaj będzie. Głównie to będzie oczywiście sól. I teraz do czego tą wodę można będzie wykorzystać? No niewątpliwie do ciepłownictwa. Ktoś może powiedzieć, że 48 czy 47 stopni to co to jest? Ale przy obecnej technologii, technice i wiedzy to jest bardzo dobra i bardzo wysoka temperatura, co zaraz pokażę. Również w Polsce ciepłownie działają na podobnych temperaturach. Tą wodę można będzie wykorzystać w lecznictwie. Ta woda to będzie woda lecznicza. Ona będzie mieć minerały, które obecnie są wykorzystywane w różnych uzdrowiskach. Baseny termalne, powiedzmy rekreacja, tak? Więc to jest kolejny punkt, gdzie można będzie tą wodę wydobyć. Ta woda będzie za darmo. Jedyny koszt, jaki trzeba będzie ponieść, no to prąd, pompa, żeby ją po prostu wydobyć. No i teraz w Pruszkowie, w parku jest woda termalna w takiej małej tężni przywożona skądś tam. Można ją będzie wozić z Piastowa, tak? Poproszę dalej. I tutaj proszę zwrócić uwagę na schemat. To jest schemat geotermii, bardzo prosty, gdzie mamy otwór wydobywczy, ten, który obecnie w Piastowie jest wykonywany. Następnie mamy kolumnę filtrów, czyli tą wodę trzeba będzie oczyścić, bo ona ze złoża będzie niosła różnego rodzaju zanieczyszczenia. Piasek, jakieś drobiny i łowców. Następnie ta woda trafia na wymiennik ciepła. Tylko to będzie woda, która ma 48 stopni. Natomiast, żeby ją schłodzić, potrzebujemy medium, które będzie miało temperaturę niższą. Czyli latem jest duża szansa, że woda z systemów ciepłowniczych, głównie lokalnych, tak, nie mówimy o magistrali, tylko o lokalnej, powiedzmy, ludności, i to można będzie bezpośrednio odzyskiwać. Następnie woda termalna już schłodzona, nie wiem, 1, 2, 3 czy 5 stopni, będzie przepływać na drugi wymiennik ciepła, ten taki bardziej niebieski. I tutaj to będzie wymiennik, tak zwane dolne źródło ciepła dla absorpcyjnej pompy ciepła. I na tym wymienniku tą wodę można będzie schłodzić do 18 stopni. Potem można oczywiście kolejne wymienniki, na przykład na sprężarkowe pompy, tak jak to jest w Mszczonowie. W Mszczonowie jest właśnie taki układ. Tam jest woda 42 stopnie i to funkcjonuje. I woda po schłodzeniu jest zatłaczana do otworu chłonnego. W Mszczonowie jest o tyle lepsza sytuacja, że tam jest woda słodka, czyli ludzie, mieszkańcy Mszczonowa piją taką wodę i jak wy tu płacicie, nie wiem, po 2,60, no to oni ją mają w kranach. Tam mają wodę z głębokości 1625 metrów z okresu kredy dolnej. U was to będzie starszy okres, czyli będzie okres jurajski. A więc woda będzie z piaskowców jurajskich. No i oczywiście absorpcyjna pompa ciepła, na której z tych 48 stopni poprzez dodatkowe ekonomizery można będzie tą temperaturę podbić do około 85 stopni. Czyli tak jak na dzisiejsze pogody, temperatura w zupełności wystarczająca do celów ciepłowniczych. Także będą tacy, którzy powiedzą, że się nie da, ale będą też tacy, którzy przyjdą i to po prostu zrobią. Poproszę bardzo. I tutaj, proszę Państwa, obrazek. Z tych 12 milionów, które Narodowy Fundusz tu zainwestował, na powierzchni to będzie tylko ta rura pionowa. No i ktoś może powiedzieć, gdzie jest te 12 milionów, tak? No to ta rura właśnie. Tyle będzie na powierzchni. Dalej, no to już są rurociągi, które będą tą wodę transportowały. Proszę dalej. A, to jest głowica nowsza, to jest Pyrzyce. To jest geotermia w Pyrzycach i to jest nowa głowica nowego otworu, który został zrobiony no już 5 lat temu.
Więc myślę, że u Was to będzie wyglądać właśnie tak. Czyli tylko, że nie będzie na razie rurociągu, tylko po prostu zwykła głowica. I tutaj to jest hala ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach, z tym, że ta ciepłownia ma 54 MW. Co myślę, że Piastów jest w stanie spokojnie ogrzać, tak? Dalej poproszę. Woda z otworu wydobywczego przepływa przez takie kolumny filtracyjne. No, tu się po prostu oczyszcza i płynie sobie do wymiennika, jakby pani przekręciła, wymienniki ciepła. I teraz na czym polega tutaj termodynamika? Im niższa temperatura wymiany, czy im mniejsza różnica, tym wymiennik musi być wyższy. Stąd ta wysoka taka hala, tak? Bo te wymienniki musi ta woda mieć czas, żeby nam się po prostu to ciepło wymieniło. I teraz podbijane to ciepło jest właśnie na takiej pompie. To jest absorpcyjna pompa ciepła o mocy 10 MW. Ona jest zasilana, jak pani kliknie dalej. A, no to popatrzmy sobie na charakterystykę. Tak, jeżeli mamy temperaturę 45 stopni, to przy schłodzeniu do 20 mamy 4,6 MW no, zielonej energii. Tak, tylko i wyłącznie tego, co dostaniemy z ziemi. 4,6, jedni powiedzą dużo, drudzy powiedzą mało, ale to jest już 4,6. Pompa jest napędzana takimi kotłami. Tak, to są kotły gazowe, gdzie z 12 MW energii geotermalnej za pomocą tych pomp, kotłów robi się 54 MW. Oczywiście tam widzieliście kwiatki, roślinki, tak, bardzo czysto, nic się nie kurzy, nic się nie pyli. Panowie po prostu, którzy tam operują. No to tak jak pani w kuchence pali. Jak hydrofor by złożył no. Także tu nie ma żadnego hałasu. To tylko jest szum wody taki. Tak? Ile potrzeba na przykład miasta pan przypomni? No nie wiem ile potrzeba. Nie wiem, około 20, 30. Pyrzyca, oni ogrzewają jaką część miasta? Całą. 20-tysięczne miasto. To jest... Przy takiej hali. To wystarcza 20 tysięcy osób. Tak, tak. To od 1996 roku pracuje sobie. Powyłączali wszystkie lokalne kotłownie, które były gdzieś tam w blokach, w jakichś fabrykach, w PGR-ach. Tam nie ma PGNiG-u termiki. Oni mają własną sieć. Własną sieć. Wcześniej mieli większe problemy z zimami, bo były większe zimy. I mieli sieć wysokotemperaturową, czyli musieli dać 130. W tej chwili u nich sieć pracuje już na temperaturze 90/60. Także to już jest coraz lepiej. Tak samo. Musi być jakiś podmiot odpowiedzialny wtedy za konserwację tych rurociągów. Nie, no to jest geotermia, spółka, geotermia. To jest spółka Skarbu Państwa albo samorządowa. No to u Was będzie trochę inna sytuacja, bo tutaj nie ma sieci takiej trzeciej. Sieć ma PGNiG, więc no, trzeba się będzie oczywiście porozumieć. Ewentualnie wszystko zależy od tego, jaką moc uzyskamy z tej ciepłowni, bo być może no, Narodowy Fundusz obecnie ma dość dobre dotacje na budowę sieci na poziomie dofinansowania 85%. Także... A przepraszam panie inżynierze, z pana doświadczenia, jaki jest koszt takiej hali z tym wszystkim? No to koszt hali, to wszystko zależy od hali, tak? No, no dobrze, no ale powiedział pan, że to co jest na zdjęciu mniej więcej wystarczy w warunkach Piastowa na 20 tysięcy dla 20 tysięcy mieszkańców. Hala to akurat jest, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy. Dobrze, a te wszystkie urządzenia ile kosztują? Wszystko zależy od koniunktury rynkowej i od zamówienia. No ale ja się pytam z pana doświadczenia mniej więcej.
to różnie. Różnie. Czyli nie jest pan w stanie oszacować jakieś kwoty, tak? Jestem w stanie oszacować. Kompletna inwestycja może się zamknąć nawet w granicach 80 milionów złotych. 80 milionów i dofinansowanie na tę inwestycję można pozyskać na 80%, tak? W tej chwili macie dofinansowanie na 100% pierwszego otworu. Na drugi otwór i na całą inwestycję można dostać nawet 95% dofinansowania. Okej, czyli trzeba zrobić drugi odwiert, a całość inwestycji może kosztować plus ten drugi odwiert 80 milionów, tak? Czy bez tego drugiego? Drugi już ty, mówię całość, kompletnie inwestycja. Całość kompletnie, dziękuję. No, ale to pan sobie policzy 5% od całości. Tak, 95% można dostać. Tak. Są też dotacje, z których można dostać 50%, tak? Są dotacje, z których można dostać 60%. Natomiast no, maksymalna dotacja to jest 95%. Natomiast no, nie wiemy, ile będzie za chwilę kosztował węgiel, jakie będą opłaty za emisję. No dobrze. No i to jest otwór chłonny, który zamyka cały proces obiegu wody za pomocą podobnej rury. Woda jest zatłaczana z powrotem pod ziemię. No i pod ziemią przepływa sobie około 1500 metrów. Nagrzewa się ponownie i z powrotem ją wydobywamy. Jeśli chodzi o doświadczenia, to w Pyrzycach taki układ pracuje już 30 lat i temperatura nie spadła ani o pół stopnia. Dalej. No potem oczywiście dodatkowe ekonomizery, które jeszcze pozwalają, w Pyrzycach każdy z takich ekonomizerów to jest dodatkowe 0,5 MW. No oczywiście technologia wody, no trzeba ją uzdatnić, tak, to dalej, także to jest technologia uzdatnienia, pompy obiegowe, które pompują wodę na miasto, tak. No i teraz, jak taki odwiert powstaje? Odwiert powstaje na podstawie projektu robót geologicznych. Jeżeli chcemy jakieś zmiany wprowadzić, robimy dodatek do projektu. Dalej. Wybór wykonawców. Firma Multiconsult sprawuje nadzór nad wykonywanymi pracami. Pracę wykonuje firma Algeo. Natomiast wszystkie prace wykonywane są w ramach ustawy Prawo geologiczne i górnicze. To nie ma nic wspólnego z budowlanką. Tutaj jest zupełnie inne prawo. Obowiązuje prawo geologiczne i górnicze. Nadzór nad wykonaniem tej inwestycji sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, no i oczywiście Marszałek Województwa Mazowieckiego. Jeśli chodzi w ogóle o możliwość rozpoczęcia robót, no to musiał być zrobiony plan ruchu zakładu górniczego, który jest zatwierdzony przez Urząd Górniczy. Następnie trzeba było zrobić dwa zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego, aby w ogóle móc przystąpić do prac. No i za wszystko odpowiada kierownik ruchu zakładu, który podpisuje cyrograf, że wszystko jest w porządku. Nie zagraża to bezpieczeństwu i życiu i środowisku. No mówimy tu o urządzeniu, które ma udźwig prawie 200 ton, więc dość niebezpieczne roboty. Tak wygląda urządzenie. To jest najzwyklejsze w świecie urządzenie dźwigowe. Tutaj akurat to urządzenie ma udźwig 136 ton, to jest nominalny udźwig. Natomiast wiemy, że w Polsce nikt nie stosuje nominalnych udźwigów, tylko zawsze to jest przeciążone. Tak, samochód jak jedzie, to trze tyłkiem o asfalt, więc no, tak to bywa. Jest to urządzenie amerykańskie, półautomatyczne. Wiercenie odbywa się za pomocą rur. Jak pani cofnie, o, to tutaj są takie przewody wiertnicze. Mówimy o wierceniu na głębokość 2000 metrów, czyli tak naprawdę wkręcamy rurę, na końcu której jest świder, powinien zaraz być, bo wydawało mi się, że to zgnęcie wklejałem. I jak te 9 metrów rury zagłębimy, to dokręcamy kolejne 9 metrów i znowu wciskamy i kolejne 9 metrów. Ta rura jest oczywiście pusta w środku i przez środek tej rury jest tłoczona taka maś, płuczka wiertnicza,
która przez dyszę w świdrze wypływa na dno otworu i po ściance otworu wypływa na górę, zabierając te zwierciny. Zwierciny są potem oczyszczane na sitach, co zobaczycie. O, to jest właśnie ten świder. Tak wygląda świder do wiercenia skał. To są trzy rolki, które się obracają. W środku tych rolek są dysze, którymi łuczka po prostu omywa te rolki i zabiera to, co się uwierci. Coś podobnego jak Krause, jak szukał ropy? Jak? Jak Krause szukał ropy. No coś podobnego, tak. To nawet... No, może trochę taniej, ale to są drogie zabawki, tak. To są sita, tak, od tej strony, jak pani cofnie, to są sita, na których ta płuczka z tymi zwiercinami po prostu jest wylewana i przesiewana. To, co jest czyste, spada na dół do koryt i z powrotem na otwór, a te zwierciny po prostu do koryt, które są te czarne z boku. To generalnie do pompowania płuczki stosujemy pompę płuczkową. Proszę sobie wyobrazić, jaką moc musi mieć ta pompa, jeśli mówimy o słupie wody, o słupie cieczy, który ma wysokość 2000 metrów, gęstej cieczy, tak? Do napędu tej pompy stosowane są następne silniki, które mają 1400 koni mechanicznych. One są oczywiście w kontenerach, żeby wyciszać. Następny slajd to jest rura. Po odwierceniu ten otwór jest rurowany. Jest po prostu wpuszczana rura i ta rura od zewnątrz jest cementowana. Tak, żeby po prostu ten otwór nam się nie zacisnął. I ona zostaje już na stałe? Zostaje na stałe. Tak, to już jest na stałe w otworze. Dalej poproszę. I teraz proszę Państwa, popatrzcie, jak wygląda proces wiercenia. To jest tak jak wędka taka składana teleskopowa, tak? Zaczynamy najpierw średnicą 22 cale i w tą średnicę wkładamy rurę 18 cali. To jest na przykład 50 metrów. Cementujemy i już mamy kawałek otworu wykonany. Potem musimy zmniejszyć średnicę świdra do 17 cali. Wiercimy znów pewną partię. To oczywiście wynika z geologii, tak? Gdzie możemy złapać warstwy, w których te rury można zaczepić. Wiercimy, wkładamy rury na przykład 13 i cementujemy je. Następnie świder 12 i wiercimy sobie tutaj w przypadku Piastowa do głębokości 1882 metry. Czyli te rury 9 cali są postawione, ich spód jest na głębokości 1882 metry. Obecnie one są już zacementowane. I oczywiście cementowanie wygląda w ten sposób, że w tą rurę wrzucamy cement, następnie taki tłok i ciśniemy płuczką i płuczka wypychana jest do góry po ściance rury. W tej rurze zawsze tego cementu coś tam zostanie i zastygnie. Ten cement obecnie jest już zwiercony. Otwór jest wyczyszczony i będziemy przewiercać tą ostatnią warstwę wodonośną. To jest najbardziej newralgiczny punkt tego wiercenia. Tutaj, jak się Państwo byście wybrali na otwór, to możecie sobie zobaczyć, tam już jest 18 metrów rdzenia z głębokości 1800 metrów do 1997. Ten rdzeń już tam leży, można zobaczyć, tak? Zobaczyć, jak wygląda skała na tej głębokości. Na każdym poziomie jest woda? Nie, nie, woda jest tylko tutaj w warstwie, którą żeśmy właśnie namierzyli. No, cała filozofia polega na znalezieniu tej warstwy. Bo teraz, jeżeli byśmy te rury 9 cali postawili zbyt wysoko, no to byłby problem, nie ma warstwy. Jeżeli byśmy je postawili za nisko i zacementowali tą warstwę, no to też nie ma wody. Tak? To musi być, no może nie w punkt, bo trudno na 1800 metrach manewrować co do metra, no ale tak, żeby po prostu ta warstwa była jak naj,
płycej ujęta, znaczy jak najdokładniej, ale żeby też nie była przewiercona. No i wygląda na to, że to się udało, to nam rdzeń potwierdził. No i dalej będziemy rdzeniować te 80 metrów. Potem trzeba będzie otwór poszerzyć, zafiltrować, zażwirować, zrobić pompowania, żeby stwierdzić tą faktyczną temperaturę, faktyczną wydajność. No i postawić głowicę. I to jest za darmo. Co dalej? No to już Państwo będziecie decydować. Aktualna głębokość 1897 metrów. No i tak zakładam, że tak pod 2000 to dojedziemy. Dalej proszę. W czasie wiercenia mieliśmy 4 kontrole. 3 kontrole z Okręgowego Urzędu Górniczego, jedną z Wyższego Urzędu Górniczego. No marszałek się nie pofatygował, ale widocznie ma duże zaufanie, że wszystko jest robione tak jak trzeba. Poproszę dalej. No i teraz dalsze prace, czyli rdzenujemy około 80 metrów. Ile to będzie dokładnie? Nie wiem, nie mam pojęcia. To pokaże geologia. Potem trzeba poszerzyć, zafiltrować, zrobić pompowania, zagłowiczyć, sporządzić dokumentację hydrogeologiczną, ją zatwierdzić. I to będzie dokument do rozliczenia dotacji w 100%. Nie ma żadnego ryzyka, że trzeba będzie dotację oddać, zwrócić, czy częściowo ją zatrzymają. Tak? To nie ma tutaj żadnego ryzyka inwestycyjnego. Poproszę dalej. No i teraz co dalej? Otwór będzie, można będzie z niego korzystać. Trzeba będzie tylko zrobić koncesję na eksploatację jakiejś ilości wody do jakichś konkretnych celów. Natomiast zakładamy, że będą dotacje, że miasto pozyska korzystną dotację. Wtedy trzeba będzie zrobić projekt robót geologicznych na drugi otwór. No, trzeba będzie te pieniądze jakoś tam zapewnić, wykonać ten otwór, zrobić dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzającą zasoby, decyzję środowiskową na eksploatację tej wody, operat wodnoprawny, uzyskać koncesję na eksploatację, zrobić plan ruchu zakładu, zakupić mundury górnicze i eksploatować. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Jaka od tego minimalna możliwość dziennego rozporządzenia? Założenie jest takie, że ta woda musi w złożu przepłynąć około 1200 metrów. I jeżeli mamy dwa otwory pionowe, to ta odległość musi być te 1200 metrów minimum. Natomiast głowice mogą być jedna od drugiej, nie wiem, 8 metrów oddalone, 10, bo ten drugi otwór może być otworem po prostu skośnym kierunkowym. Bo teraz to wynika już nawet z trójkąta, tak? Czyli im głębiej, tym po skosie to odejście będzie po prostu większe. Tak? Jeżeli otwór ma 1200 metrów, to odejście będzie niewielkie, ale już ma 2000 metrów, no to ta odległość między wylotami otworów już będzie dosyć spora. Nie, takich kamer termowizyjnych nie używamy. Używamy takich mierników geofizycznych, czyli 24 takie pazurki, które po prostu mierzą średnicę otworu. Ale to się używało kiedyś przy rurach takich zwykłych, stalowych, ST. Natomiast teraz przy stosowaniu rur M albo L80 ta korozja już jest mniej ograniczona, a w otworach wydobywczych, taki jak jest u Was, tej korozji praktycznie nie ma. Także nie ma nawet potrzeby badania tam czegokolwiek, zwłaszcza, że takie badanie to jest kilka, nie wiem, set tysięcy pewnie. Dobrze, tu się kilka osób zgłosiło z pytaniami. Pani Anna. Dobrze. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Chciałam się zapytać, proszę Pana, czy, bo to mam takie pytanie od mieszkańców, czy projekt pokryje koszty naprawy dróg, które zostały uszkodzone przez ciężkie pojazdy, które pojeżdżą do Odwiertu? I drugie pytanie, może przeoczyłam, czy zbadano, jakie są pokłady wody termalnej i na ile to wystarczy?
Jeśli chodzi o uszkodzenia dróg, no to warunkiem przystąpienia do przetargu i zapisy w ogóle w CIWZ-ie i w umowie są takie, że firma wiertnicza ma wszelkie szkody naprawić. Także tutaj ja nie widzę podstaw, aby twierdzić, że będzie inaczej. Przy inwestycjach, które były wykonywane, nie było z tym problemów. Także jeżeli jakaś droga została zniszczona, to po prostu trzeba to zgłosić do firmy, która wierci. Tak jak powiedziałem, kierownik ruchu zakładu górniczego jest odpowiedzialny za wszelkie prace na otworze. Co do tego, czy wykonaliśmy badania? Nie, my je dopiero wykonujemy. Także w ciągu najbliższego czasu te badania zostaną wykonane. Jeśli pyta pani o to, na ile te zasoby wystarczą, no to tak jak powiedziałem, w Pyrzycach 30 lat eksploatacji z wydajnością 130 metrów sześciennych na godzinę tej wody przez 24 godziny na dobę w obiegu zamkniętym, do dnia dzisiejszego temperatura nie spadła ani o pół stopnia. Także to są odnawialne zasoby w 100%. Gdybyśmy oczywiście ten otwór postawili jeden wydobywczy, a chłodny 300 metrów dalej, no to jest oczywistą sprawą, że ta temperatura nam spadnie. Ale no, z doświadczeń wiemy, jaka to ma być odległość. Pan Tomasz. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie inżynierze, ja chciałbym się pana zapytać jeszcze w sprawie hałasu i tutaj skorzystać z pana wiedzy i doświadczenia. Jakiś czas temu pisałem interpelację do Urzędu Miasta w tej sprawie i otrzymałem zwrotną informację w takim duchu, że były cztery kontrole instytucji, o których pan wspomniał. To nie wykazało żadnych nieprawidłowości czy uchybień i dodatkowo ten teren od strony budynków został zabezpieczony przed hałasem. Ja mam takie pytanie, czy te, aby na pewno te dwie jednostki zajmują się badaniami hałasu, czy jakby ta kontrola tego dotyczyła. I pytanie, w jaki sposób od strony budynków został zabezpieczony ten teren przed hałasem, bo z tego co wiem, miały być tam ekrany akustyczne, a chyba ich nie ma, bo to co jest w tej chwili raczej ekranu nie przypomina. Dziękuję. No jeśli chodzi o ekran, no to z tego co wiem, to jest, są ekrany z atestami, to są ekrany, które są stosowane przez największą w Polsce firmę wiertniczą, czyli Exalo, jest to firma Skarbu Państwa, więc oni takie ekrany stosują i to są ekrany wypożyczone konkretnie od nich, więc nie widziałem innych ekranów na placu wiertni. Oczywiście nie możemy tutaj postawić ekranów, które stoją na drodze, zwłaszcza, że to są ekrany, które mają też wysokość w granicach 5 metrów, czyli tak samo jak te ekrany, które są postawione obecnie wzdłuż płotu sąsiadów. Dobrze, a w sprawie kompetencji tych dwóch jednostek i wykonywanych przez nie badań akustycznych w ramach kontroli, czy aby na pewno te jednostki zajmują się tego typu usługą? No te jednostki w ogóle wydają pozwolenie na wykonywanie takich robót, no i w trakcie robót przeprowadzają kontrolę. Tutaj tych kontroli było zdecydowanie więcej niż w innych rejonach. Na dzień dzisiejszy takich uchybień nie zanotowano. W protokole jest zalecenie, aby takie badania wykonać i firma wiertnicza ma polecenie, aby te badania wykonać. Rozumiem, że chodzi o badania hałasu teraz, tak? Tak, chodzi o badania hałasu. Okej, czyli jak były te cztery kontrole, badania hałasu nie były robione. Taką odpowiedź chciałem uzyskać. I mam jeszcze takie pytanie do pana, bo pana firma, czy też firma, z którą jest pan związany, Multiconsult spółka ZO, 31 maja podpisała umowę w celu wykonania geotermalnego kierunkowego otworu płonnego Piastów GT2 na kwotę 80 prawie 5 tysięcy. Rozumiem, że to jest w ramach tej pierwotnej umowy, tak? Skoro jest 100% za darmo. Nie, ta umowa, to jest inne zadanie. Ta umowa jest z programu tutaj, nie wiem, Elena. Aha, czyli ona była finansowana zupełnie z, tak, z innego źródła. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Pani Maria?
Pani się zgłosiła do głosu, czy... A pan chciał zabrać głos? Przepraszam, to pani Mario, pan burmistrz chciał jeszcze słówko teraz, dobrze? Dobrze, tylko w komentarzu. O, teraz już. Już jest okej. Nie, po prostu za dużo było włączonych naraz. Proszę Państwa, dziękuję za to pytanie ostatnie, dlatego że to pokazuje pewną kolejne kroki, które podejmujemy w celu dojścia do tego efektu, o którym mówił Pan Inżynier, czyli budowy ciepłowni, tak? Bo tak naprawdę to będzie efekt. W tej chwili jesteśmy, taki pierwszy solidny krok postawiliśmy, ale to jeszcze trochę przed nami drogi. Program Elena, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, to program Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który polega na dofinansowaniu prac projektowych. My mamy podpisaną umowę na realizację takich prac projektowych w czterech takich makro sferach. Jedna to jest właśnie zagospodarowanie źródła energii geotermalnej poprzez budowę drugiego odwiertu ciepłowni i realizację połączenia tego źródła z istniejącą siecią miejską, czyli tą, o której mówiliśmy wcześniej, należącą do PGNiG Termika, ale też mamy w perspektywie budowę kolejnej sieci, która byłaby siecią miejską bądź powstałaby przy współpracy jeszcze z jakimś innym podmiotem. Tutaj niekoniecznie akurat musi to być Termika, bo tutaj jakby nie ma takiego przymusu. I to jest, czyli taki model jak w Pyrzycach, gdzie zbudowana spółka Geotermia zbudowała całą sieć. Tam nie było sieci w ogóle. I tam została zbudowana sieć w całości przez Geotermię Pyrzycką. I to jest to działanie, o które Pan pytał, jest realizowane w ramach tego programu Elena. Przypomnę może, korzystając z okazji, że drugi taki makroobszar to jest wymiana oświetlenia, taka kompleksowa, ulicznego. Trzecie to zarządzanie energią w mieście, budowa całego systemu nowoczesnego i czwarty, drugi etap, a może właściwie taki zwielokrotnienie tego, co się wydarzyło kilka lat temu, czyli dokończenie termomodernizacji obiektów publicznych, zarówno tych użytkowo, tak pełniących funkcje użytkowe, jak nie wiem, budynki administracyjne, czy MOK, czy ten budynek, w którym jesteśmy teraz, oraz pozostałych niepoddanych temu działaniu kamienic z mieszkaniami komunalnymi. A jeszcze jedno, przepraszam, bo to muszę też koniecznie powiedzieć. Ten jakby fragment tego działania, o którym mówiliśmy, czyli tego co ma się wydarzyć w pierwszej kolejności, a więc budowy tego drugiego odwiertu i budowy ciepłowni z przyłączeniem do istniejącej sieci. W takim zawężonym trochę wymiarze zgłosiliśmy jako wniosek w ostatnim naborze programu Polski Ład, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Być może tutaj będziemy beneficjentami tego działania. Dziękuję bardzo. Pani Mario, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie inżynierze, chciałam zapytać, ponieważ Pan powiedział, jaki jest koszt wybudowania tej ciepłowni, tak, dla gminy, powiedzmy, Piastów, a chciałam zapytać, jaki jest to koszt, jaki będzie wynosił koszt na przykład przeprowadzenia takiej instalacji cieplnej do indywidualnych odbiorców. Mam na myśli konkretnie domki jednorodzinne, tak, no bo nie tylko, powiedzmy, blokowiska, ale również domy jednorodzinne, które mogły, tak jak jest w Mszczonowie, na przykład z Mszczonowa korzystają też i domy jednorodzinne, które chwalą i mają duże oszczędności, tak? Z tym, że tam wiem, że inwestycja była zrobiona w ramach gminnych. Tak, w Mszczonowie obecnie wywiercono kolejny otwór, bo tego ciepła potrzeba coraz więcej. Także w marcu tego roku został wywiercony drugi otwór, nowy otwór. Natomiast co do kosztów przyłączeń, to wszystko oczywiście zależy od tego, ilu mieszkańców się przyłączy, jak oni się przyłączą, czy po kolei,
czy trzeba po prostu ciągnąć daleko, bo na przykład ci blisko nie zechcą. Także nie jestem w stanie pani powiedzieć, jaki to będzie koszt. Trzeba ciągnąć rurę, to jest najzwyklejsza w świecie, dwie rury. Jedna zasilająca, druga powrotna plus węzły. Tak? Natomiast nie powiem pani, ile to będzie kosztować na dzień dzisiejszy. Natomiast jeśli najważniejsze jest, żeby było źródło określone, jaką ono ma moc, no i ile tego ciepła będziemy mogli przekazać mieszkańcom po prostu. Ale koszt będzie zależał od wielu czynników, no, od odległości, od gęstości, tak, przyłączeń i tak dalej, i tak dalej. Pani Małgorzata. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja mam dwa pytania. Jedno pytanie to jest, na kiedy jest przewidziane zakończenie inwestycji, czyli odwiertu? Bo z tego, co byliśmy informowani, miało się to zakończyć około połowie lipca i do tej pory jeszcze trwa i nie wiadomo jak długo. Dlatego chcielibyśmy, jak i mieszkańcy chcieliby usłyszeć, kiedy nastąpi zakończenie tej inwestycji, przynajmniej tego pierwszego etapu. A drugie pytanie, co zrobić, żeby nie było to utrudnieniem dla życia mieszkańców, ponieważ jest naprawdę bardzo głośno. I nie tylko w domach w pobliżu, ale i na osiedlu, które jest niedaleko, na górnych kondygnacjach nie można spać po stronie, gdzie są odwierty. Bardzo mieszkańcy się skarżą, zresztą tutaj na sesji też byli z prośbą o interwencję, żeby to nie było tak głośno, bo jest bardzo uciążliwe. Na pewno sama sprawdziłam w pobliżu, nie da się rozmawiać przez telefon, bo nie słychać, co ktoś mówi, więc jest bardzo głośno. I dlatego stąd też pytanie, jak to długo będzie trwało, jak długo mieszkańcy będą musieli znosić taką niedogodność. Dziękuję. No aż się boję deklarować kolejnego tematu, terminu, bo już deklarowałem trzy. Pierwszy to był 30 czerwiec, potem był 30 lipiec, 30 sierpień. No i teraz boję się deklarować 30 wrzesień. No, tak już powiedziałem, no, to jest otwór w tej chwili jest na głębokości 1890 metrów. Awarie, głównie awarie sprzętu. To jest sprzęt, który no, nie leży na półce. Jeżeli padły trzy razy pod rząd łożyska na Głowicy, no to mieliśmy półtora miesiąca tak naprawdę przerwy. Tak? To są te konkretne opóźnienia. Normalnie, jeżeli nic się nie dzieje, to otwór o takiej głębokości powinien być w 3 miesiące zakończony. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tutaj przewidzieć, że nastąpi aż taka kumulacja awarii urządzenia wiertniczego. Także to wynika stąd. Także tutaj nie ma co zwalać na geologię, tak, bo geologia jest tu prosta, znana. Natomiast no, po prostu najzwyklejsze w świecie awarie sprzętu. Teraz tak, jeżeli chodzi o ten hałas, on już będzie teraz coraz mniejszy, ponieważ urządzenie, wiercenie będzie polegało na tym, że te 1800 metrów czy 2000 przewodu trzeba będzie do tego otworu włożyć. Potem 9 metrów odwiercić, co będzie hałas, a potem znowu trzeba wyjąć do góry. Czyli tak to wiercenie będzie co 3 dni tak naprawdę. Co do terminu, zakładam, że rdzeniowanie będzie do końca września, a w październiku będą pompowania i badania hydrogeologiczne. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dobrze, dziękuję. Już mi się nikt więcej nie wyświetlił. Już nikt nie chce? Już nikt nie chce pytać, nie. Albo wszyscy wszystko wiemy, albo tylko robimy mądre miny. Nie?
Myślę, że pytania będą się raczej rodziły też z czasem, w miarę jak już zakończą się prace i zaczniemy myśleć o tym, co dalej. Tak? No, myślę, że to już trzeba zacząć myśleć, co dalej, tak? No. No tak. No, otwór jest, będzie, tak? No i generalnie... Trzeba będzie z niego korzystać. Tak. No, w tej chwili jest dość korzystna koniunktura, bo jednak no, rząd stawia na geotermię. Co będzie za, nie wiem, kilka lat, trudno powiedzieć. No tak, abyśmy jak najszybciej mogli z tego skorzystać. Jasne, dobrze. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To, że dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To teraz zapraszamy pana prezesa, pana Chychłowskiego Roberta. Bardzo proszę, EPUK-u. Dobrze, to proszę pan burmistrz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, umawialiśmy się na rozmowę o sytuacji spółki we wrześniu. Do widzenia, panie doktorze, dziękuję bardzo. I to właśnie ten moment, gdzie chcemy troszkę czasu poświęcić na to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich 8 czy 9 miesiącach i spojrzeć na to, co dzieje się ze spółką w tej chwili i co... Jakie są plany? To o tym pan prezes nam powie. Ja tylko tytułem takiego dodatkowego zaprezentowania pana prezesa. Pan Robert został wybrany na to stanowisko przez Radę Nadzorczą na początku kwietnia, 2 kwietnia bodajże, tak? Więc jeszcze za kilka dni będzie to minie pierwsze półrocze działalności pana prezesa, półrocze oceniane na pewno jako czas dużych zmian dla spółki, ale na pewno ta ocena wypada co najmniej dobrze i z tego się bardzo cieszymy, biorąc pod uwagę te wszystkie zawirowania, które wokół spółki były od mniej więcej września, października ubiegłego roku. Szanowni Państwo, ja pokrótce przedstawię te wydarzenia w jakimś takim maksymalnym skrócie. Mam taki dokument, który chciałbym zacytować. To jest notatka jednej z pań zatrudnionych w spółce z 9 listopada ubiegłego roku. Notatka służbowa następującej treści. Szanowny Panie Burmistrzu, w dniu 29 listopada, jak przyszłam rano do pracy o godzinie 7, zauważyłam, że został wyniesiony komputer pani Jadwigi Kiełbus, która została zwolniona wczoraj w sposób niezgodny z prawem. W komputerze tym jest program finansowy SBIT, program płacowy i kadrowy, program bankowy, program finansowy Symfonia. Bardzo proszę pana burmistrza o opinię, pomoc w sprawie. Nie wiem, gdzie komputer się znajduje. Tam są wszystkie dane spółki. Komputer potrzebny jest do codziennej pracy, bo muszę wykonać czynności za tę panią właśnie, której nie ma, a aplikacje są wgrane na jej komputerze. To jest pismo od pani pełniącej obowiązki głównej księgowej, od pani Marii. Dodatkowo jeszcze była taka informacja dołączona do tej notatki. Drzwi do księgowości nie były zamknięte na klucz. Posiadam zdjęcie pustego miejsca po komputerze. I to była taka notatka, którą otrzymałem 29 listopada ubiegłego roku. Tak się stało, że kilka dni wcześniej sporządzony też został dokument, który nie powinien być sporządzony. Powiem za chwilę dlaczego. I po kolei teraz kilka wydarzeń w takim chronologicznym tutaj układzie.
Autorka tej notatki i dwie jeszcze dodatkowo panie zatrudnione w administracji spółki poprosiły o spotkanie w związku z wydarzeniami właśnie z tego czasu. To jest koniec listopada ubiegłego roku. I podczas rozmowy podzieliły się niepokojem dotyczącym, związanym z sytuacją w spółce, a przede wszystkim pewnymi wydarzeniami, które przed chwilą specjalnie Państwu przeczytałem notatkę, byśmy wiedzieli, mieli obraz tego, a nie polegali tylko na słowach. I to spotkanie odbyło się, te wszystkie relacje, które zostały złożone przez uczestniczki tego spotkania. Uczestniczyłem w tym spotkaniu ja i pani mecenas Maria Przygocka. Poprosiliśmy o przygotowanie relacji pisemnych zawierających to właśnie, o czym usłyszeliśmy. I te relacje zostały złożone. Następnie 1 grudnia została powołana zarządzeniem burmistrza komisja, która miała za zadanie analizę zarówno tych informacji, jak i przeprowadzenie w tym zakresie niezbędnej kontroli w spółce. 7 grudnia został sporządzony protokół wstępny, który komisja składała się z 4 osób. To są pracownicy urzędu, więc mogę wymienić, kto był w składzie tej komisji. Zresztą to jest powołana zarządzeniem, więc tutaj żadnej tajemnicy nie ma. Przewodniczącą komisji została pani Ewa Laskowska, czyli kontroler wewnętrzny urzędu, audytor. I w składzie pani Joanna Rogozińska, naczelnik Wydziału Utrzymania Miasta, pani Maria Przygocka i pan Andrzej Abramczyk, inspektor do spraw obrony cywilnej i pełniący jeszcze dodatkowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa. I ten protokół z 7 grudnia zawiera tutaj 10 podpunktów. Przeczytam część z nich, ponieważ nie utajniliśmy o tej części sesji. Są nazwiska, które będę pomijał. I ten dokument brzmi w sposób następujący. Zarządzenie numer 258/2022 z 1 grudnia 2022 roku. Została powołana komisja w składzie, o którym mówiłem, do przeprowadzenia kontroli w Piastowskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. Do burmistrza miasta Piastowa wpłynęły zabezpieczone koperty od pracowników spółki o stosowanym podejrzeniu mobbingu przez osoby kierujące spółką wobec pracowników i niepokojącej działalności właśnie tychże osób, przynoszącej szkody w zakresie działalności spółki, a także poniekąd dotyczące też wizerunku miasta Piastowa. Komisja przeprowadziła rozmowy z pracownikami, którzy ujawnili krzywdzący dla nich proceder stosowany przez wspomniane osoby. Pracownicy potwierdzili złożone wcześniej informacje na piśmie, jednocześnie uzupełniając je o bieżącą sytuację. Dodatkowo komisja otrzymała zaklejoną kopertę z opisem zdarzeń jeszcze jednej osoby, która nie była w stanie samodzielnie opowiadać o tym, czego doświadczyła, tylko złożyła pisemne wyjaśnienie. Komisja sporządziła 4 wstępne informacyjne protokoły z rozmów z pracownikami z 1 grudnia i 6 grudnia ubiegłego roku. Te rozmowy się odbyły, przedstawiła je. Ponadto 2 protokoły ze wstępnymi ustaleniami z prac i dołączyła do nich protokoły z rozmów z pracownikami. Komisja została zobligowana wraz z uczestnikami rozmów do zachowania tajemnicy z przebiegu spotkań. I tak po kolei ustalenia komisji z tego protokołu. Pracownicy we wszystkich przypadkach podtrzymują złożone wyjaśnienia. Przygotowane były i częściowo wręczone wypowiedzenia dyscyplinarne z pracy za sprawy, których pracownik nie wykonał w rzeczywistości.
zasłanianie się przez osoby, które takie działania podejmowały, zasłanianie się tym, że burmistrz miasta i pani skarbnik są o wszystkim poinformowani i to oni domagają się takich działań jak właśnie te zwolnienia. Cytowane były przykłady, pan burmistrz żąda, pani skarbnik sobie życzy. Nękanie pracowników przez jedną z tych osób w celu udostępnienia kopii dokumentów finansowych od roku 2016. Wykorzystywanie pracowników fizycznych do prac prywatnych w czasie godzin pracy spółki w Warszawie na ulicy Filtrowej oraz w Markach, jednocześnie rozliczając benzynę za przewóz pracowników w kosztach działalności spółki. Wykorzystanie samochodu służbowego do prywatnych podróży, również w czasie weekendu. I rozliczają się fakturami za benzynę pomimo otrzymywania ryczałtu za paliwo. Pracownicy, którzy byli dysponowani do pracy poza spółką, byli finansowani z umów zawartych z miastem Piastów. Wydawanie dokumentów teczek osobowych pracowników spółki osobom obcym niezatrudnionym w spółce i wywożenie ich poza siedzibę spółki. Księgowość wystąpiła do firmy Security o przesłanie raportu uzbrojenia oraz rozbrajenia alarmu przy ulicy Słońskiego 4, tam mieści się siedziba spółki. Pracownicy podejrzewają, iż poza godzinami pracy przebywają osoby niezatrudnione w spółce, a wręcz nocują. Punkt 9. Powołując się na rzekomą rozmowę z burmistrzem, została zawarta umowa na kontrolę sprawdzającą dokumentację oraz funkcjonujące procesy w spółce przez firmę, pominę nazwę, której prezesem jest też pani wymieniona z nazwiska, która nie posiada uprawnień do tego typu kontroli. To znaczy i spółka, no i zapewne ta pani kierująca nią. Obszerna informacja z analizy raportu sporządzanego przez tę firmę komisja opisała w protokole wstępnym, przedstawiła burmistrzowi. Zaznaczamy tylko, iż w raporcie zostały ujawnione dane osobowe pracowników spółki, a tym samym naruszone zapisy ustawy RODO. Dodatkowo członkowie komisji, część członków komisji po otwarciu komisyjnym pokoju kierownictwa spółki dokonały te osoby sprawdzenia znajdujących się na biurkach dokumentów, w tym jakieś umowę zlecenie i porozumienie w sprawie zadłużenia wynikającego z wyroku zaocznego z jednej z byłych pracownic spółki, które rzekomo zostały skradzione przez pracownika jednej z tych pań, które na początku złożyły przekazał tę pierwszą informację o nieprawidłowościach. I to tyle w tym protokole. To jest początek grudnia ubiegłego roku. I teraz co dalej? 25 października został ogłoszony nabór na członków nowej Rady Nadzorczej, ponieważ do tego czasu ja starałem się, by członkowie stanowiący poprzednią Radę Nadzorczą, notabene nieopłacani od wielu miesięcy decyzją zarządu, z powodu oczywiście rzekomych tutaj zaległości w płatności ze strony Urzędu Miasta, to słyszeliśmy wielokrotnie te zarzuty. Chciałbym, żeby kontynuowali swą misję członkowie Rady Nadzorczej, ale nie wyrazili takiej woli czy ochoty. Ogłoszony został nabór w październiku z datą rozstrzygnięcia 25 października. Zgłosiły się osoby chętne pracy w Radzie Nadzorczej nowej i taka rada została 25 listopada zatwierdzono uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej. 28 listopada, a więc to jest ten sam czas, jeśli chodzi o te dokumenty, o których mówiłem, a jeszcze przed protokołem kontrolnym tej komisji urzędowej.
wystąpiłem z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zawieszenie czasowe członków zarządu spółki i oddelegowanie do pełnienia funkcji zarządu. Prawo zezwala na taką możliwość jednego z członków Rady Nadzorczej. Taka stosowna uchwała została podjęta i na krótki czas, troszkę ponad miesiąc, tę funkcję pełnił pan Krzysztof Turek, jeden z członków Rady Nadzorczej, na mocy uchwały Rady Nadzorczej. 28 przepraszam, jeszcze wcześniej, bo tutaj jest ta dynamika wydarzeń jest dość duża, dlatego chciałem zwrócić uwagę na to właśnie, co wszystko się działo w tym czasie listopada, drugiej połowy listopada, grudnia i późniejszych miesięcy. 30 grudnia została podjęta uchwała w sprawie odwołania z funkcji członka zarządu, obu członków zarządu, dwie różne uchwały oczywiście. I tego samego dnia podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na funkcję prezesa spółki, konkursu. Wcześniej, jeszcze przed tymi uchwałami Rady Nadzorczej, rezygnację z funkcji złożył prezes spółki i jednocześnie zgłaszając chęć czy wolę dalszej współpracy w ramach PPUK. 1 grudnia została powołana komisja, o której mówiliśmy. 7 grudnia został przygotowany ten raport i przedstawiony. 30 grudnia, mając tenże raport komisji plus wiele innych dokumentów, plus ten dokument, o którym jest mowa w protokole komisji, który jest dokumentem, który nigdy nie powinien być opracowany. W ogóle tego typu kontrola, która niewiele miała wspólnego z kontrolą, a raczej to opracowanie zawiera wyciąg z dokumentów personalnych pracowników spółki, co jest bardzo istotnym naruszeniem. To wszystko, ten raport też ukazał się w końcu listopada, więc biorąc pod uwagę fakt, że jest w nim zawartych około 40 takich profili zawodowych pracowników obecnych i byłych spółki, może przesadziłem, niech to będzie 30, ale to jest dużo naprawdę i obejmuje wszystkie osoby, które aktualnie wtedy pracowały bądź wcześniej. Także takie, z którymi spółka zawierała jakąś umowę, nie na warunkach stałej umowy o pracę. I 30, mając to wszystko na uwadze, plus dokumenty, które przygotowała Rada Nadzorcza, która bardzo intensywnie współpracowała wtedy, podejmowała wiele działań, zarówno wyjaśniających, jak i takich, które zmierzały do przezwyciężenia tego niewątpliwego kryzysu i też podpowiadały pewne działania, czy my tutaj byliśmy zgodni, że ta sprawa wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Nikt z nas nie czuł się kompetentny na tyle, by te sprawy wyjaśnić. I 28 zostało, z datą 28 zostało wysłane pismo do prokuratury zawiadamiające o możliwości popełnienia jakiegoś naruszenia prawa, nie przesądzając jakiego rodzaju. I do tego zostały dołączone te relacje i te dokumenty, które były złożone wcześniej. Prokuratura przyglądała się tej sprawie. 6 kwietnia otrzymałem pismo, że prokuratura nie będzie podejmować żadnych działań w tym zakresie. Jednym z argumentów jest to, że nie wynika jakby z tego opisu i dokumentów i z tego wszystkiego, co zostało jakoś lakonicznie opisane na tyle, na ile ja miałem wtedy wiedzę. Jednym ze stwierdzeń prokuratora jest to, że
że no nie sposób wycenić te potencjalne szkody na rzecz spółki na kwotę przewyższającą 200 tysięcy złotych, co stanowiłoby taki próg, od którego rozumiem prokuratura by się tą sytuacją zainteresowała. Tak więc na tym etapie ta sprawa została zamknięta i to jest kwiecień. 6 kwietnia dokładnie, gdy to pismo pan prokurator skierował tutaj do nas. Natomiast w ten czas do początku kwietnia to był czas, gdzie poszukiwaliśmy prezesa. Pan prezes jest od początku kwietnia z nami, bardzo się z tego cieszę. Jest człowiekiem, który już wykazał się wielkimi kompetencjami, przede wszystkim spokojem i takim racjonalnym podejściem do całej sytuacji, niełatwej, co tu dużo mówić. I kolejne wydarzenia, to wiemy, 27 kwietnia dokonaliśmy zamiany nieruchomości, to jest sprawa związana z prowadzoną inwestycją. W tej chwili spółka ma do dyspozycji jeden zwarty obszar, jedną działkę, to są dwie działki połączone tak jakby w jeden obszar funkcjonalny. I co dalej, 30 kwietnia została podjęta uchwała zgodnie z przepisami prawa i obowiązkiem Zgromadzenia Wspólników kwitująca, nie tyle kwitująca członków zarządu, bo to byłoby nielogiczne, gdyby tak się stało, natomiast przyjmująca sprawozdanie z działalności spółki za rok 2022. To w takim największym skrócie tyle, co ja miałbym do powiedzenia, bo tego, co było, ważniejsze jest to, co przed nami. I chciałbym oddać głos panu prezesowi. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Spółka, kiedy ją obejmowałem i do tej pory, jest na pewno w trudnej sytuacji, tu nie ma co ukrywać. W tej chwili mamy zatrudnienie dosyć, powiedziałbym, szczątkowe, ale zapewniające normalne funkcjonowanie spółki. W tej chwili mamy 11,5 etatu, czyli 12 osób, bo jedna osoba jest zatrudniona na pół etatu. Do tych zadań, które mamy obecnie powierzone od 6 września in-house'em, to jest obsługa punktu setnej zbiórki odpadów komunalnych, administracja i sprzątanie targowiska, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta, Willa Millera, budynki przy 11 listopada, sprzątanie przystanków i administrowanie budynkami komunalnymi, to jest skład minimalnie wystarczający do funkcjonowania spółki. I to jest taki punkt tak naprawdę startu tej spółki w nową rzeczywistość. Jesteśmy w tej chwili tak naprawdę porządkuje rzeczy, które były odzielone po poprzednikach. Jest w październiku, będziemy kończyli po raz pierwszy w historii spółki kompleksową inwentaryzację majątku spółki. Do tej pory takiej inwentaryzacji według informacji w spółce nigdy nie była prowadzona. Zresztą rozmawiałem, chyba pani skarbnik też przyzna mi rację, bo z tego nie było takiej działalności w spółce. Nie wiem, nie mam na ten temat wiedzy. Jeżeli chodzi o spółkę i zarządzanie spółką, nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Nigdy nie rozmawiałam na ten temat ani z prezesem, ani z głównym księgowym. Ale fakt, przepraszam, inwentaryzacji. Fakt jest po prostu, że po raz pierwszy taka inwentaryzacja zostanie przeprowadzona. Z panem rozmawiałam, owszem, o czym pan mnie informował. W wyniku tej inwentaryzacji takie pierwsze rzeczy, które już wyniknęły, mówię, jest ona w toku, więc nie mogę powiedzieć, że jest zamknięta. Są pewne elementy majątku, których nie ma w spółce i których będziemy dochodzili zwrotu do spółki. To jedna z takich najważniejszych, moim zdaniem, podstawa zarządzania spółką, żeby wiedzieć, jakim majątkiem się w ogóle dysponuje. Na ten moment nie został oddany, o to wystąpiliśmy komputer,
faktura zakupowa jest na 8 tysięcy, więc to jest mniej znacznej wartości. Wystąpiliśmy o zwrot tego majątku w określonym terminie. W przypadku braku zwrotu występujemy normalnie z procedurą zawiadomienia o dokonaniu przestępstwa. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo no powiem, pierwszy raz się z takim czymś zetknąłem. Dwa, jest na etapie wyjaśnienia z przyczepa, tak zwana Viola, która jest majątkiem spółki. Ustaliłem już miejsce tej, gdzie jest ta to urządzenie i tak samo będziemy występowali o zwrot w tym trybie. W międzyczasie też toczyły się spory sądowe, dwie sprawy pracownicze. Jedna, w jednym przypadku czekamy na wyrok sądowy, w drugim było już złożony wniosek do sądu pracy, w wyniku, ponieważ ta osoba została zwolniona z naruszeniem prawa, więc tutaj wyrok byłby, no tutaj nie było przestrzeni obrony tego zwolnienia, po prostu po analizie z prawnikami. Została zawarta ugoda z tym pracownikiem, więc sprawa automatycznie przy zawarciu ugody spada z wokandy. Następnie mieliśmy tutaj dwie kwestie z firmami kominiarskimi, gdzie spółka nie uregulowała swoich należności. W jednym przypadku po analizie dokumentacji, która jest w spółce, uznaliśmy, że tutaj ta wynagrodzenie tej spółce się nie należy, o czym poinformowaliśmy spółkę, tą firmę. W drugim przypadku zawarliśmy ugodę, ponieważ ten zakres prac został wykonany i tutaj nie było podstaw do niewypłacania wynagrodzenia tej firmie, więc tutaj zawarliśmy ugodę, rozłożona została tutaj to wynagrodzenie na raty. W kwestii jeszcze takiego jednego wyjaśnienia, to jest rzecz, która też toczy się już od momentu, kiedy jeszcze nie byłem prezesem spółki. Spółka ma zawarte ugody z Zakładem Ubezpieczeń Sądowych i systematycznie społecznych i systematycznie reguluje swoje już należności na bieżąco, więc tutaj pod tym względem też jest pewna już porządek jest w spółce. Uregulowane zostały też kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na początku kwietnia mieliśmy w spółce kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. W znacznej części dotyczyła ona okresu, kiedy jeszcze nie byłem prezesem i na tą okoliczność też z tego, co mi wiadomo, był wzywany poprzedni zarząd do Państwowej Inspekcji Pracy, ale to jest już poza mną, bo to jest pytanie w tym zakresie należy już kierować do byłego zarządu. Generalnie inspektor pracy zwraca uwagę nam na czas pracy, że ten czas pracy niestety nie był przestrzegany, dokładnie normy czasu pracy, bo były to miesięczne normy czasu pracy. Obecnie wprowadziliśmy rozliczenie czasu w sposób równoważny, który następuje w przeciągu 3 miesięcy ze względu na wielkość spółki i liczbę osób zatrudnionych. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie finansowe, które też myślę, że Państwa będą interesowały, zysk za rok 2022 wyniósł 101 585 027 groszy. I w całości zgodnie z uchwałą wspólnika został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a strata z lat ubiegłych to jest kwota 427 910 86 zł. Wynik finansowy po pierwszych 7 miesiącach spółki. Wyniósł 563 798 zł i 12 groszy. Z czego z działalności operacyjnej zysk wyniósł 181 402 zł i 20 groszy, a kwota wynikająca z zamiany nieruchomości to kwota 394 973 zł i 50 groszy. Ten ostatni zapis jest tak naprawdę zapisem technicznym, nie wynikającym tak naprawdę z bieżącej działalności spółki. Mówiąc o przyszłości spółki, powiedziałem to, co w tej chwili, czym się spółka zajmuje, w jakich obszarach działa.
mając na uwadze dalszy rozwój spółki, a raczej taki ewolucyjny rozwój tej spółki, myślimy tutaj też po rozmowach z panem burmistrzem, że takim etapem, który powinniśmy ewentualnie wejść, to jest świadczenie usług w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowych, czyli tak potocznie mówiąc remonty dróg. Jest tutaj, zastanawiam się tutaj nad wyborem pewnej technologii prowadzenia tych prac. Dwa, też zwiększenie potencjału spółki o jedną osobę, która by miała kompetencje w zakresie prac budowlanych lub hydrauliki, ewentualnie elektryki, bo takie potrzeby na ten moment na pewno są. W tej chwili z takich też istotnych elementów, które warto podkreślić, to jest to, że będzie wykonywana przeglądy, będą wykonane przeglądy kominiarskie i czyszczenie wentylacji na ulicy Maczka i Sułkowskiego. Myślę, że przeglądy kominiarskie będą zamknięte do końca października. Mówię będą, bo jest zawsze w takich sytuacjach zawsze mówię, że jest kwestia jeszcze wpuszczenia do lokalu. Z tym czasami po prostu bywa różnie, no ale na to też myślę, że tutaj sobie z tym poradzimy. Z takich jeszcze też istotnych elementów będzie w tym roku czeka nas dokonanie przeglądu kominiarskiego w pozostałych obiektach. To będzie pod koniec roku, myślę, że w listopadzie zamkniemy te działania. A w roku przyszłym czeka nas też duże wyzwanie, bo będziemy musieli dokonać przeglądów elektrycznych we wszystkich obiektach. To tak pokrótce, w telegraficznym skrócie. Panie Prezesie, tutaj mam bardzo długą kolejkę, zapewne z pytaniami. Po kolei. Pani Anna, bardzo proszę. Ja to mam pytanie do pana burmistrza, bo pan burmistrz mówił, że były uchwalane uchwały i czy te uchwały zarządu były podejmowane u notariusza, czy w siedzibie spółki i czy te uchwały są prawomocne? Ale o których uchwałach pani mówi? Które uchwały ma pani na myśli? Ale to są, ja mówiłem o różnego rodzaju dokumentach. Uchwały, które przywoływałem, to są uchwały Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciela właściciela. Natomiast pozostałe to są uchwały Rady Nadzorczej, bo tak działają organy spółki. No i dokumenty, które podejmuje zarząd sam z siebie. Każdy z tych organów ma przypisane kompetencje. Natomiast oczywiście takim organem, który ma też przepisane, bardzo określone kompetencje, jest oczywiście Zgromadzenie Wspólników, czyli właściciel, tak? Czyli miasto Piastów, którego akurat w tym wypadku przedstawicielem jest burmistrz. Pani Bożenna. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Do pana prezesa mam pytanie. Wydaje mi się, że nieliczna jest załoga spółki i czy wobec tego pracownicy, którzy wykonują pracę u podstaw, że się tak kolokwialnie wyrażę, są w wystarczającej liczbie do wykonania tych wszystkich zadań, które państwo musicie wykonać, bo jesteście do nich zobligowani, bądź do tych, których przystąpicie na przykład do przetargów jakichś zewnętrznych, żeby firma mogła zarabiać na siebie, nie tylko tutaj poprzez pracę na rzecz urzędu. Powiedział pan, że wystarczy jeszcze jeden pracownik, który by miał uprawnienia. Chociaż jeszcze jeden. No, to rozumiem, ale to fachowiec, a ja mam na myśli pracowników, którzy wykonują pracę tą podstawową zleconą przez na przykład.
Pani radna, dziękuję za to pytanie. Powiedziałem, że co najmniej jeden pracownik. Przy zatrudnianiu pracowników ja też muszę brać realia finansowe spółki i na ten moment stać mnie na to, żeby myśleć o zatrudnieniu jednego pracownika, który będzie mógł zarobić na siebie. Oczywiście na tym etapie, w którym znajduje się spółka, nie ukrywam, że przede wszystkim w pierwszym rzędzie naszym, że tak powiem, klientem jest gmina. Dopiero w momencie odbudowania tej załogi, co nie nastąpi z dnia na dzień, bo zwróćmy uwagę, o jakich mówimy zawodach. Mówimy o zawodach hydraulik, osoba do prac remontowych, na stanowiskach generalnie robotniczych, gdzie w tej chwili są to jedne z najbardziej poszukiwanych tak naprawdę pracowników. My nie jesteśmy zbyt konkurencyjni na tym rynku pracy, żeby takich pracowników od razu pozyskać, bo dwa nie sztuką jest pozyskać pracownika, sztuka, żeby to był dobry pracownik. W tej chwili jest zatrudniony brygadzista, gdzie chwilę czekaliśmy, żeby znaleźć odpowiednie osoby. Jest to pan w wieku 60 lat, ale ma wysokie kompetencje i się bardzo sprawdza w tej pracy. I niestety myślę, że to jest ten trop, że będziemy musieli szukać takich osób w takim wieku. Musimy po prostu ten czas, kiedy ci pracownicy byli, że tak powiem, dostępni, niestety minął. Przypominam, że przez dłuższy okres czasu tak naprawdę zniknęły z pola widzenia szkolnictwa, szkoły zawodowe, które były teraz branżowe. I to niestety widać teraz obecnie na rynku pracy. Pan Tomasz. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dzień dobry Panie Prezesie, miło poznać. Panie Prezesie, chciałem się zapytać, powiedział Pan, że w tej chwili w PPUK-u jest 11,5 etatów. Czy mógłby Pan powiedzieć, ilu jest pracowników biurowych, a ile jest takich, którzy pracują fizycznie? Pracowników biurowych w tej chwili jest zatrudnionych jedna osoba na pół etatu i dwie na pełny etat. Przy czym jedna osoba z tych trzech osób, bo powiedziałem o etatach, jest już w okresie ochronnym. Czyli takich osób, które pracują fizycznie, jest około 7-8, tak? W tej chwili jest to 9 osób. 9 osób, dobrze. Czy te osoby to są osoby zatrudnione na umowę o pracę, czy to jest bardziej umowa zlecenia? To mówiąc o etatach, 11,5 etatu, to są osoby zatrudnione na etat, bo mówiąc o etatach, mówimy o osobach zatrudnionych na umowę o pracę. Dziękuję. Panie Prezesie, mam jeszcze takie pytanie, ponieważ w budynkach przy ulicy Maczka nie wszystkie prace, z tego co wiem, objęte są jakby gwarancją. I teraz mam takie pytanie, jak w przypadku chociażby naprawy rekuperacji czy wymiany filtrów, z tego co wiem, są to zadania nieobjęte gwarancją. Czy to jest na tej zasadzie, że jest jakiś przegląd robiony przez wykonawcę raz do roku i Państwo dostajecie jakieś informacje, co jest do naprawy, co jest nieobjęte gwarancją i na tej podstawie podejmujecie działania? Czy sami o to dbacie, jakby co roku w odpowiednim czasie staracie się to sprawdzać? Jak to wygląda? W przypadku usług kominiarskich tutaj nie ma obiektów na Maczka i Sułkowskiego. Te prace są po stronie administratora, czyli PPUK-u. I te prace nie są objęte gwarancją. Dlatego też te prace będą realizowane przez firmę zewnętrzną. W części będą też wykonywane w wąskim zakresie przez pracowników PPUK-u. Rozumiem. Czyli to są jakby przeglądy niezależnie od tego, co... Przegląd kominiarski musi być dokonywany raz do roku. Raz do roku. Dobrze. I mam ostatnie pytanie. Przepraszam. Inaczej jest na przykład w przypadku nowej inwestycji, kiedy z reguły bierze to na siebie wykonawca, oddając taki budynek gminie. Rozumiem. I mam jeszcze ostatnie pytanie. Podejrzewam, że w listopadzie rozpocznie się akcja odśnieżania miasta. Nie wiem, czy to będzie listopad, czy to będzie grudzień. Nie wiem również, jaki urząd chciałby podpisać umowy z tym związane, ale może się tak okazać, że firma PEPUK będzie na przykład odpowiadała za
realizację odśnieżania chodników czy wiatr przystankowych. Chciałem się zapytać, czy Pana zdaniem w tej chwili posiadacie Państwo sprzęt i środki i możliwości do sprawnego wykonania tego działania? Na ten moment firma jest wyposażona w sprzęt, ma też zasoby, z tym, że rozmawiamy o gotowości, a nie umowach, bo tak to, tak, co będzie, ja jaki zakres w tej chwili zadania się zajmuje spółka, to wcześniej na początku swojej wypowiedzi przedstawiłem. Tak, Panie Prezesie, ale są zadania, do których należy się wcześniej przygotować, jeżeli wiadomo, że się będzie nimi zajmowało. Dziękuję. No tak, to Pan Prezes powiedział, że gotowość spółka posiada. Pani Maria. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się odnieść do słów Pana Burmistrza, do tego protokołu, który nam Pan przedstawił, Panie Burmistrzu. Wspomniał Pan o tym laptopie, który rzekomo miał być ukradziony, wyniesiony. A czy to nie jest ten laptop, który został zabrany przez poprzedniego prezesa, Pana Nogalskiego? Bo ja pamiętam, jak przejął nowy prezes w 2021 roku, nie pamiętam nazwiska tego pana prezesa, chyba ma na imię pan Tomasz, podysponował, bo no wcześniej nie było mi dane. Panie Burmistrzu, tak? Przepraszam. I druga sprawa, wszystkie sprawy, które pan teraz przedstawił z tego protokołu, skierował pan do prokuratury i żadna z tych spraw, panie burmistrzu, nie została podjęta, została odrzucona przez prokuraturę i nie została wszczęte postępowanie. Czyli wie pan, to co pan przedstawił, to jest no, takie pobożne życzenie. Poza tym wspominał pan o tych kosztach związanych z jakimiś tam wyjazdami służbowymi. Proszę się przyjrzeć kosztom właśnie wyjazdów służbowych tej spółki PEPUK panu Nogalskiemu. Tam były wyjazdy i pewnie pan wie z kim. Dziękuję bardzo. Znaczy nic mi nie wiadomo na temat wyjazdów pana prezesa Nogalskiego czy jakiegokolwiek innego pana prezesa i tym bardziej z kim, bo tu żadnej wiedzy na ten temat nie mam. Sprawa po kolei, pani zapytała o komputer. Przedmiotem tej notatki nie jest ten komputer, o którym pani mówi, bo to mylimy dwa różne urządzenia. Ten komputer to jest prawdopodobnie ten laptop, o którym mówił pan prezes. Natomiast co do prokuratury, no cóż, ja wybaczy pan, nie będę komentował postępowania organów takich jak prokuratura. Nie jestem w żaden sposób do tego powołany. Natomiast wiedza, którą zgromadziliśmy jesienią ubiegłego roku, jak najbardziej upoważniała do tego, żeby wszelkie okoliczności, czy wręcz, to tak jak powiedziałem, wniosek nie wskazywał, że coś zostało na pewno, jak to powiedzieć, wykonana jakaś czynność na szkodę spółki, czy zatem też i na szkodę miasta. Pamiętajmy, że spółka jest własnością miasta. Natomiast bardzo poważne podejrzenia w tym zakresie były i one upoważniły mnie do takiego właśnie działania. Mało tego, zostałem do tego zobligowany też przez organ dodatkowy nadzoru statutowy nad spółką, którym jest Rada Nadzorcza. Więc tutaj uzgodniliśmy treść takiego właśnie wystąpienia właśnie po to, żeby zasygnalizować, by instytucja, która jest wyposażona w możliwość dokonania pełnej analizy sytuacji, tym się zajęła. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że ja wystąpiłem w grudniu. Pismo odmawiające kontynuacji czy podjęcia działań na jakąś większą skalę wpłynęło w kwietniu, więc 4 miesiące jakaś analiza się odbywała. Poza tym ja oczywiście tutaj nie przytaczałem całego dokumentu, nie mamy na to czasu, poza tym jestem tutaj uprawniony do tego, ale w tej opinii prokuratora jest zostawiona ścieżka dochodzenia na drodze cywilnej tych pracownic, które zasygnalizowały po raz pierwszy nieprawidłowości. To już jest decyzja tych poszczególnych osób, czy na tę ścieżkę decydują się wkroczyć, czy nie. Natomiast uważam, że biorąc pod uwagę obowiązki tutaj nadzorcze nad spółką w tym kryzysowym momencie, uczyniliśmy wszystko, żeby okoliczności tych zjawisk wyjaśnić. A czy pewne nadużycia były na 100 tysięcy, czy 150, czy 200, gdzie dopiero byłby ten próg zainteresowania tego akurat organu,
to nie zmienia faktu, że te nadużycia były i to wiem. Jeszcze zapytać, panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć, czy spółka PEPUK, ona zajmuje się sprzątaniem miasta w Piastowie? No ale to wie pani, no mówiliśmy wielokrotnie. No tak, ale proszę w różnym zakresie. Proszę pana, to targowiskiem też się zajmuje. No targowiskiem w sposób oczywisty jest się. Bardzo wesoło, panie dobrze, prezesie, ale wie pan, to jest targowisko tak brudne. No dobrze, miasto, ale pani Mario, zadała pani pytanie, pozwoli pani, że odpowiem i pani skomentuje to. Przecież na ostatniej sesji podejmowali państwo uchwałę w sprawie zmiany formuły zlecania zadań na zamówienia w trybie in-house. I te wszystkie zadania tam są wymienione. Więc zadając dzisiaj pytanie, tak jakby pani zapominała o tym, za czym podnosiła pani rękę, bądź nie, bo nie pamiętam, jak pani głosowała na ostatniej sesji, kilka tygodni temu, więc no. Ale odpowiem, tak, spółka w jakimś zakresie zajmuje się utrzymaniem, sprzątaniem miasta, a przy okazji też zarówno administrowaniem, jak i sprzątaniem targowiska. Tak, spółka ma to w zakresie powierzenia tej zawartej umowy z miastem w trybie, w tym momencie już in-house. No widzi pan, ja chciałam tylko odpowiedzieć, bo ja o tym wiedziałam. I mam pan wyjątkowe samopoczucie, panie burmistrzu, razem z panem prezesem, że tak jest wszystko happy, a miasto jest tak brudne, że się przejść tym miastem nie daje. Ale rozmawiamy trochę o innej sprawie. No, za chwilę możemy o czystości miasta rozmawiamy na każdej sesji i za chwilę będzie też na to czas. Natomiast rozmawiamy w tej chwili, mam wrażenie, o czym innym. Tak, wróćmy do tematu. Dobrze, pan Krzysztof, tak? Panie burmistrzu, wspomniał pan właśnie o tym komputerze, który został prawdopodobnie skradziony, nieoddany. A co z zawartością tego komputera? W tym momencie, czy spółka odzyskała te dane, które były na tych komputerach, czy też nie? Bo tam były dane, tak jak pan powiedział, finansowe i księgowe. To były dosyć poważne dane, które były... Proszę pan Krzysztofie, przepraszam, z całym szacunkiem, bo znowu mylimy te dwie sprawy. Ta notatka, którą przytoczyłem na początku, dotyczyła komputera z tym oprogramowaniem, o którym pan mówi, z danymi finansowo-prawnymi, osobowymi, no właśnie, no, personalnymi. A ten, który zniknął, bo tamten się odnalazł. A odnalazł tak, się, tak. No nie, właśnie chodziło mi o to, ten się odnalazł. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. I pytanie do pana prezesa jeszcze. Panie prezesie, czy przewiduje pan, no, wspomniał pan, że przewiduje, tylko pytanie jest takie następujące, czy przewiduje pan rozwój spółki w temacie zdobywania nowych kontrahentów poza miastem w tym momencie, ewentualnie Pruszków, Ursus, czy też nie? Panie radny, oczywiście, że tak, tylko w pierwszym kroku najważniejsze dla mnie było po pierwsze ustabilizowanie sytuacji w spółce, poznanie ich aktywów, pasywów, także w zakresie zarządzania ludźmi. Jak obejmowałem tą spółkę, dysponowaliśmy jednym kierowcą. W tej chwili są to już dwaj kierowcy, czyli mamy dwa takie zespoły mobilne. Delikatnie, może z mniejszym naciskiem, ale pozyskaliśmy jakieś zlecenia zewnętrzne. W tej chwili będziemy dążyli do pozyskiwania większej ilości, ale tutaj jest pewne koło zamknięte. Ponieważ w przypadku zleceń in-house 90% działalności spółki musi być świadczona na rzecz miasta. Więc ten margines błędu pozyskania jest bardzo niewielki. Oczywiście chciałbym mieć taki problem, żeby się tym martwić, ale na tym etapie rozwoju spółki to nie jest jeszcze ten moment, dlatego będziemy starali się szukać. Jak mówię, najważniejsze dla mnie było ustabilizowanie załogi i sprawnie obsłużenie tych zadań, które mamy na ten moment. Ja rozumiem, ale jest taka fajna okoliczność, ponieważ powstają nowe osiedla i można byłoby przejąć administrowanie tych osiedli tutaj w okolicy Piastowa. Czy w tym kierunku też będziecie się próbowali zdobyć rynki? Bo ja rozumiem, że mamy in-house i w tym momencie pana ograniczenie to 90%, prawda? Panie radny, przede wszystkim spółka na ten moment jest przygotowana przede wszystkim do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych. To jest jakby taki podstawowy, to co możemy na ten moment i wyposażeni w te środki techniczne, które dysponujemy i te zasoby ludzkie, które na ten moment dysponujemy.
A, na panu Krzysztofie kolejka mi się zakończyła. No jeszcze pani Zosia to chciała. Aha, bo się nie, dobrze, to bardzo proszę, bo nie mam tutaj na komputerze. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Czy dział ochrony środowiska kontroluje jakoś na przykład sprzątanie, jeśli chodzi o posesji dotyczące przedszkoli piastowskich? Mam na myśli tutaj przedszkole na ulicy Moniuszki. Kiedyś to wokół tego przedszkola było zawsze wysprzątane. Teraz tam po prostu rosną topole w chodniku, a obok jest posesja, której mieszkają jacyś ludzie, którzy w ogóle nie sprzątają. Nie wiem, czy to jest siła wiatru. W każdym razie topole już urosły w chodniku. I ja uważam, że miasto powinno interweniować w takich tego, bo w ogóle nie jest sprzątane i nie można tam przejść. To jest jedno pytanie. A teraz do prezesa PEPUK-u. Chciałabym, żeby pan odpowiedział, ile jest osób zatrudnionych w księgowości w PEPUK-u i czy jest firma zewnętrzna, która obsługuje finanse jednostki. W tej chwili jest jedna osoba, to jest odziedziczone po poprzednikach, która odpowiada za obsługę też finansową. Jest to umowa zlecenie na zewnątrz. Plus te osoby, które są zatrudnione, te, które były. Ja dziękuję za to zgłoszenie pani dotyczące sąsiedztwa przedszkola. To zajmiemy się tym. Czyli teraz już, tak? Dziękujemy. Czyli dziękujemy bardzo panie prezesie. Powodzenia życzymy. Może, nie. No właśnie, proszę państwa, chyba sobie chwilkę odsapniemy, zanim zaczniemy właściwą sesję. To na tym byśmy wyczerpali informację pana burmistrza. Bardzo 10 minut. 10 minut powiedzmy.
Wznawiamy obrady w punkcie 5, którym są zmiany w uchwale budżetowej. Poproszę panią skarbnik o omówienie i zmian w uchwale budżetowej w WPF-ce. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w bieżącej uchwale budżetowej wprowadzamy następujące zmiany. Są to zmiany dotyczące zwiększenia dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Również są zmiany w tych dochodach i wydatkach wynikających ze szczególnych rozwiązań. Tak, to są dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które są przeznaczone na gminny program, więc tutaj są też wprowadzane zmiany i tu są zmiany w tabeli numer 5 do uchwały budżetowej, jak również tabeli numer 7 do uchwały budżetowej, gdzie tu chodzi o opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami i tam są zmiany dotyczące przesunięć wydatków, to wynika ze zmiany w wydatkach budżetowych. Również te zmiany, które są wprowadzane, o których mówię za chwilę, w dochodach i wydatkach, czyli szczególnie w wydatkach, są wprowadzane zmiany odnośnie dotacji udzielanych z budżetu i tu jest zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek również spoza sektora finansów publicznych, co jest wyszczególnione szczegółowo w załączniku numer 6 do niniejszej uchwały, która zmienia załącznik numer 1 do uchwały budżetowej, oraz także są wprowadzane zmiany w planie dochodów i wydatków, rachunku dochodów jednostek budżetowych. I tu jest zwiększone dochody i wydatki tego rachunku dochodów w liceum ogólnokształcącym o 35 tysięcy złotych. Łącznie te dochody na tym rachunku, czyli dochody i wydatki, wyniosą 2 190 530 zł. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, to dochody budżetowe wyniosą 147 131 746 zł 62 grosze, z tego dochody bieżące 116 675 793 zł 96 groszy i dochody majątkowe 30 455 952 zł i 66 groszy. Dochody główne zmiany w dochodach budżetowych to jest wprowadzenie do budżetu zwiększenia przyznanego nam ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla miasta. Jest to kwota 6 972 791 zł. Również została zwiększona subwencja oświatowa 85 110 zł na zwiększony od lipca bieżącego roku Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, gdzie następuje właśnie zmiana i fundusz w drugim półrocze ulegnie, naliczenie funduszu za drugie półrocze ulegnie podwyższeniu. Ponadto w dochodach budżetowych zwiększono dochody własne. To są dochody z podatków, z opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, różnych opłat. Łącznie te dochody zwiększono o 105 500 zł. Są to dochody już w części zrealizowane i spodziewane do końca roku i jest to wyliczone tak, żeby ten plan roczny został osiągnięty w 100%. Po analizie jest to obliczone po analizie dochodów za 8 miesięcy tego roku ze sprawozdań, tak, i z wykonania tych dochodów, jakie mamy na rachunku bieżącym, i ten plan jest realny i można byłoby powiedzieć, że więcej dochodów, no chyba że będą jakieś ponadplanowe, które my nie mamy wpływu, tak, ale jeżeli chodzi o te dochody, podatki lokalne, to plany tu już więcej nie ulegną zmianie. Jeżeli chodzi o zwiększenie tych dochodów, i to są nasze możliwości, o ile możemy w tym roku te dochody zwiększyć. Te powyższe dochody i głównym tutaj właśnie źródłem tych zwiększenia dochodów jest ta kwota z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy
ona została podzielona przede wszystkim głównie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych. Jest to kwota 4 600 000 zł. Zostały zwiększone wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to kwota 300... Chwilę powiem. Jest to kwota 371 162 zł, z tego to jest 292 000 na DPS-y i schroniska, tak, utrzymanie mieszkańców w schroniskach, 22 280 to są opłaty za pobyt pogorzelców, zakwaterowanie pogorzelców. Jest to tylko kwota na ostatni miesiąc, na miesiąc wrzesień, i o 56 882 zł zostały zwiększone wydatki na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. I to są środki już do końca roku, tak jak Miejski Ośrodek wnioskował. Natomiast jeżeli chodzi o DPS-y, jest to kwota niewystarczająca. Natomiast tutaj innych możliwości nie ma. Jeżeli chodzi o pozostałą kwotę, została zwiększone 704 164 zł dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie kosztów SKM-ki, KM-ki i autobusów miejskich. O 121 465 zł na opłaty eksploatacyjne dla wspólnot mieszkaniowych. I 946 zł przeznaczone na wydatki majątkowe. Jest to na zwiększenie nakładów dotacji pomocy finansowej dla powiatu na budowę wiaduktu. I 46 tysięcy na wznowienie, tak, na aktualizację dokumentacji projektowej budowy ulicy Branta. To są główne kierunki. Ponadto dokonywane są drobne zmiany przesunięć między poszczególnymi paragrafami w ramach rozdziałów, o czym Państwo, tak samo jak i w urzędzie, tak samo i tutaj są szczegółowo opisane. Jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to oprócz zmian wprowadzonych w budżecie, tak, w roku 2023, dodatkowo właśnie także zostały wprowadzone zmiany w latach następnych. Są to zmiany wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF-u. Jest to zamiana zadania, rozbudowa przedszkola numer 4. Została ona teraz zamieniona i te nakłady, które były planowane od 2024 do 2026 roku w kwocie 2 700 000 zł, zostały przesunięte do zadania nowego. Jest to rozbudowa przedszkola numer 4 na potrzeby żłobka miejskiego. Miasto również na to samo zadanie i otrzymało dofinansowanie z KPO. Otrzyma dofinansowanie z KPO oraz Funduszu Społecznego. Jest to dofinansowanie w kwocie 814 010 zł i 2 grosze. I do tego dofinansowania musimy jeszcze pokryć podatek VAT, czyli łącznie te wydatki, tak, w ramach umowy dotacji, tak, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosą, jest to w części 1.1.2 wyniosą 885 895 zł i 20 groszy. Dostaliśmy zapewnienie od wojewody mazowieckiego, że te środki z KPO, jak również z tego funduszu, nie są zagrożone i lada chwila będą podpisywane umowy na dofinansowanie tego zadania. Zostały również zwiększone w 2024 roku nakłady na zadaniu. A i jeszcze z nowych zadań to było wprowadzenie do WPF-u zadania aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Branta. To zadanie było realizowane w 2019 roku, w 2021 ta
pozwolenie na budowę wygasło, żeby można było realizować, tak, i starać się o dofinansowanie, należy wznowić, tak, i zaktualizować tą dokumentację, stąd wtedy było zadaniem rocznym, w tym momencie, jeżeli jest to w dalszym ciągu, to samo zadanie jest prowadzone do wieloletniej prognozy finansowej, na razie tylko w części tej dokumentacji projektowej. Następnie dokonano właśnie zmiany również w 2024 roku. W 2024 roku i zwiększono nakłady o 1 100 000 na zadaniu budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 3. Z tego 110 tysięcy jest to udział własny gminy, a pozostała kwota 990 tysięcy jest pozyskana z programu Polski Ład, program inwestycji strategicznej. Otrzymaliśmy już promesę zwiększającą nam to dofinansowanie o kwotę 990 tysięcy, łącznie ponad 14 milionów. I jeszcze była zmiana. Na pan burmistrzowe? Bo ja mam stare. Ja też mam stare. I jeszcze była zmiana w WPF-ie. Nie, chyba tyle. Chyba już. Nie, chyba wszystko mówiłam, tak? Zresztą ja Państwu dokładnie napisałam, tak? Nie, to wszystko. I zwiększone zostały, no nie wszystko, zwiększone zostały również, ale o tym też było mowa w uzasadnieniu do uchwały budżetowej, gdzie omawiane zostało zwiększenie 900 tysięcy na zadanie budowa wiaduktu i tam jest też napisane, ujęte, że w roku, że łącznie to dofinansowanie będzie zwiększone o 1 772 400 zł 31 groszy, z tego 900 w roku 2023 i 872 431 w 2024. I to są wszystkie zmiany w przedsięwzięciach. Dokonane zostały właśnie w związku z tym otrzymaniem dofinansowania, tak, zmiany zostały dokonane właśnie, żeby sfinansować te zadania i w związku z przesunięciami harmonogramu płatności w już realizowanych projektach w tym roku też były zmiany w załączniku numer 1 odnośnie roku 2024, gdzie zwiększono dochody majątkowe oraz dochody bieżące. Dochody bieżące zwiększono o zwrot podatku VAT, jaki uzyskamy od ostatnich faktur z 2023 roku. Natomiast jeżeli chodzi o majątkowe, to były tutaj właśnie zwiększone wpływy z Polskiego Ładu, tak, 990 tysięcy, były zwiększone otrzymanie w części, tak, należnej na rok 2024 z KPO, tak, na budowę żłobka miejskiego. Również zostały zwiększone nakłady, dochody, tak, płatności na projekcie utrzymania zielono-niebieskiej infrastruktury, gdzie przesuwamy w tym roku, zmniejszamy, tak, dochody z tego w tym projekcie, bo ostatnia płatność będzie wynosiła 10% kosztów kwalifikowalnych i to o tyle my musimy ponieść w tym roku z własnych środków więcej, a te środki zostaną nam zwrócone pod koniec, przy zakończeniu projektu. A także były też jeszcze w innym projekcie, były to nie jest to. Co? Nie. A nie, to w tym roku były zwiększone na odnowie tkanki. I to są wszystkie zmiany. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, no to bardzo proszę. Znaczy główne zmiany, tak? No to. Komisja.
wczoraj podczas obrad komisji wysłuchaliśmy objaśnień co do tego projektu uchwały, do tych projektów uchwał, które będą dzisiaj omawiane. Pani skarbnik nam wyjaśniła tutaj wszystkie przesunięcia. 6 osób brało udział w głosowaniu, 6 poparło projekt zmian w budżecie. A to czy w sprawie WPF-ki ktoś ma pytania? To może też. Też nie, to też poproszę i WPF-kę. 4 osoby poparły projekt tej uchwały, 2 się wstrzymały. Dziękuję. Doczytam treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piastowa na 2023 rok z autopoprawką na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje. Tutaj kolejne punkty i paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Piastowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dwadzieścia osób głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I czytam treść uchwały dotyczącej WPF-ki. Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Piastów na lata 2023-2041 na podstawie artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Kolejny paragraf i paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Piastowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Dwanaście osób głosowało za, 8 osób się wstrzymało. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej sprawy, czyli udzielenie pomocy finansowej dla miasta Pruszkowa. Zmieniająca, tak, uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Piastowa. W paragrafie pierwszym zmieniamy kwotę 900 tysięcy złotych dotychczasową na kwotę 1 800 tysięcy. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Jest to uchwała, która zobowiązuje upoważnia burmistrza miasta do zawarcia porozumienia, jak również do zmiany aneksu do umowy łączącej miasto Pruszków i miasto Piastów. Czyli najpierw musimy po tej uchwale będzie możliwe podpisanie. Mamy już zapisy w WPF-ie, mamy zapisy w budżecie tegorocznym i będzie podpisane porozumienie, które obejmuje również i rok następny oraz umowa, którą zawarliśmy z miastem Pruszkowem i będzie aneksowana i przekazana kwota dodatkowa 900 tysięcy złotych. Komisja. Projekt tej uchwały poparły wszystkie obecne na komisji osoby, czyli 6. Czytam treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Pruszkowa. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, drugi, paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Piastowa i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
19 osób głosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach. Panie Burmistrzu, czy to Pan powie kilka słów? Szanowni Państwo, to jest, przedkładamy Państwu do uchwalenia projekt uchwały, która systematyzuje tutaj działania w zakresie przyjmowania dotacji takich właśnie na prace restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, co jest szczególnie ważne teraz przy uruchomieniu całej nowej linii wsparcia tego typu przedsięwzięć z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tych działań ostatnio jest dużo. My też jesteśmy beneficjentami takiego działania i ta uchwała wprowadza pewien porządek w przyjmowaniu tego typu dotacji, oczywiście jeśli one zostają przyznane. Dlatego wnosimy o uchwalenie, o przyjęcie tej uchwały, o podjęcie jej w celu uporządkowania całej tej sfery przyjmowania dotacji i na wnioski, które oczywiście wcześniej będziemy składali. Pytań nie widzę. Komisja? Projekt tej uchwały poparły 4 osoby, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Czytam treść. Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze miasta Piastowa. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 9 oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 81 w związku z artykułem 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje. Punkt i paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Piastowa i paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Trzynaście osób głosowało za przyjęciem uchwały, 4 przeciw, 3 się wstrzymały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnej uchwały, która dotyczy... Nie. Środków, no właśnie nie wiem, ale już może Pani tutaj siedzieć, Pani Naczelnik, bo to będzie za chwilę. Także nie warto już się przesiadać. W sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Ta uchwała jest podjęta. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę właśnie z 30 listopada 2021 roku. W tej uchwale zostaje zamienione paragrafie trzecim w punkcie pierwszym dotychczasowy zapis opłat za posiłki dzieci uczniom wydawane w stołówkach przedszkolnych i szkolnych. Będzie zapis opłat za wyżywienie, czyli dochodami rachunku dochodów własnych prowadzonym, tak, gromadzonych właśnie przez samorządowe jednostki budżetowe będą zamiast punkt pierwszy opłat za posiłki dzieci uczniów będzie zapis opłat za wyżywienie. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to w paragrafie czwartym w ustępie pierwszym punkt 2 litera A dotychczasowy zapis, że wydatki są na tym rachunku przeznaczane i tu jest A na pokrycie kosztów żywienia dzieci uczniów będzie zapis na zakup środków żywności, tak?
taki zapis. Jest to dostosowanie tej uchwały do realiów z posiłków w szkole korzystają nie tylko dzieci i przedszkolach, tak, nie tylko dzieci i uczniowie, ale również i pracownicy szkół. Stąd prośba o, to jest taka formalność, dostosowanie tak, żeby formalnie zapis też mówił ogólnie i nie kończył się na dzieci, uczniowie. Dziękuję. Komisja. To wszystko. Rozumiem. Skinięcie głową, że komisja się zajmowała, tak. 6 osób poparło projekt tej uchwały. Dziękuję. Czytam treść. Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 września 2023 roku zmieniająca uchwałę numer 44/296/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych oraz artykułu 64 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Rada Miejska uchwala co następuje. I tutaj kolejne punkty. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Piastowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2023 roku. Dwadzieścia osób głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. I teraz proszę pani naczelnik, przyszła kolej. Tak, teraz tak. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie dzierżawy, znaczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat. To jest uchwała tożsama z już uchwałami podejmowanymi przez Państwa, jeżeli chodzi o ulicę Piasta i jedyna różnica jest taka, że oczywiście jest to na wniosek Państwa właścicieli działki sąsiedniej. Państwo złożyli wniosek na lat 30. Różnica właśnie polega na tym, że, znaczy nie różnica, tutaj uchwała jest na lat 20 proponowana z uwagi na to, że właśnie podejmowane przez Państwa uchwały dotychczasowe były na okres maksymalnie lat 20, no żeby to jakby ujednolicić w tym momencie, propozycja jest również zawarcia takiej umowy na okres lat 20. Jest to nieruchomość położona u zbiegu ulic Piasta i Sułkowskiego. Powierzchnia do dzierżawy to jest 10,5 metra kwadratowego. Także jeżeli oczywiście pytania, to mogę wyjaśnić. Tak. Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w związku z paragrafem 13 ust. 2 uchwały nr 45/337/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Piastowa. Rada Miejska w Piastowie uchwala co następuje. I paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Piastowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Dwadzieścia osób głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Bardzo dziękuję pani naczelnik. Dziękuję bardzo. Dobrnęliśmy do interpelacji. Pan Robert. Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę.
Mam sprawę do pana burmistrza. Panie burmistrzu, odnośnie ulicy Słońskiego, w ostatnim czasie, nie wiem, czy w przeciągu 2 czy 3 tygodni, zostały wykonane tam naprawy cząstkowe ubytków w nawierzchni, tylko niestety no nie wszystkie ubytki zostały wzięte pod uwagę przez wykonawcę. Prośba ewentualnie o zrewidowanie tego, czy powinien poprawić ten zakres prac, ponieważ co większe zostały zalepione. Niestety jest gro małych ubytków, dziur, które no też już zaraz będą też coraz większe, więc kwestia gdyby poprawy tego zadania. Dziękuję. Tak, oczywiście przekażę panu naczelnikowi. A to ja mam nadzieję, że tak połowa tutaj, bo tutaj lista mi się skończyła, to tak niechcący wcisnęła. Dobrze, pan Jarosław. O, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie w związku z remontem boiska przy szkole podstawowej numer 5. No fajnie, że się zaczął w poniedziałek, natomiast ja mam tam pewne uwagi do niego. Pracuje tam 2 pracowników z Ukrainy, ja nie jestem pewien, czy oni, bo przyglądam się w związku z prowadzeniem lekcji sposobie wykonania pracy, nie jestem pewien, czy oni wcześniej nie pracowali w hurtowni mięsa, nie wiem, no ale dobrze, już zakończę ten wątek. Natomiast mam tu takie pytanie i wniosek, bo przyglądam się, jak powiadam, pracom i sprzętowi, z którego oni korzystają. To jest taka mała kopareczka, która nie zrywa tej nawierzchni, tylko ją zeskrobuje, więc to jeszcze trochę potrwa. Natomiast no, z czasem odkrywają się te elementy pod nawierzchnią i ten beton, którego trudno teraz ocenić, bo jest jeszcze przykrywany tymi starym klejem, innymi chropowatościami, które ta kopareczka raczej nie zerwie do końca. I tam taki wniosek, pytanie, czy jest ktoś z miasta, który będzie nadzorował to i ewentualnie określił dodatkowe koszty, bo się może okazać, że ten beton jest do poprawy, a daje się koszty remontu, nie wiem, czy uwzględniają takie poważniejsze prace. I przy okazji chciałem też przypomnieć panu burmistrzowi o pana zobowiązanie dotyczące poprawy nawierzchni pod prowizoryczny parking przy okazji tej budowy, tego remontu, ponieważ remont się już zaczął, więc jak sprawa wygląda, tak? Tam, jak mówię, no potrzebne jest miejsca parkingowe, są jak najbardziej potrzebne, a te doły, które tam są wielkości około metra głębokości, one miały niby przeszkadzać temu sprzętowi, natomiast ten sprzęt no to jest raczej ciężki nie jest. Natomiast chciałem się przypomnieć odnośnie parkingu dla pracowników szkoły. Dziękuję bardzo. Znaczy, tak najkrócej odpowiadając, każda inwestycja, którą realizuje miasto, podlega nadzorowi i to się niczym nie różni od pozostałych, więc tutaj jest osoba nadzorująca te prace i jest to osoba niewątpliwie kompetentna, tak jak zawsze. No to bym się odnieść do tych uwag. No, pracownicy ukraińscy są na wielu budowach i nie znaczy to, że oni są jacyś inni czy mniej kompetentni. Po prostu jest wyłoniony wykonawca tego zadania, który spełnia wszelkie warunki zamówienia. Sprawdzamy też referencje. Zresztą to jest tak przy okazji ten sam wykonawca, który remontował boisko przy szkole numer 1 i tam zastrzeżeń do kompetencji i wiedzy fachowej tego wykonawcy nie ma. I to właściwie no, tyle mogę powiedzieć. Oczywiście zapytam pana naczelnika jutro, czy tam wszystko przebiega tutaj zgodnie z założeniami.
I to jest ta pierwsza sprawa. Druga, ja powiedziałem, że być może nadarzy się możliwość przeprowadzenia doraźnego, nie wiem, wyrównania tego pobocza, w żadnym wypadku nie nowej inwestycji, bo to jest oddzielne zadanie, które owszem mamy zaplanowane, jest chyba nawet dokumentacja albo w toku przygotowania, albo nawet już jest, też zapytano to pana naczelnika, ale to się wiąże z budową ulicy Łukasińskiego, bo to jest cały obszar, który wymaga tego typu prac. Natomiast jakieś doraźne, pewnie takie możliwości są. To też jutro taką wiedzę będę miał. Że ja dyskredytuję pracowników Ukrainy, tylko chodzi o to, że wiadomo, jaki jest problem z rynkiem pracy i bierze się pracownika najlepiej najtańszego, a wiadomo, że pracownicy ukraińscy są najtańsi. I to nie ma nic do rzeczy z moim tutaj jakimiś tutaj animozjami narodowościowymi. To proszę akurat tego nie brać pod uwagę. Miałem drugą myśl, która mnie w tej chwili wyleciała. Aha, chciałem podziękować za tą informację, że ta firma jest już sprawdzona i wykonała, mam nadzieję, dobrze wykonała remont wojska, tak? To ta wiadomość mnie cieszy. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Jankowski. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, chciałem się zapytać, bo w tej chwili albo już się rozpoczął, albo za chwilę się rozpocznie drugi etap prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy. Chciałem się pana zapytać, bo ona jak została kupiona, to została w Tłuszczu, w tej chwili się znajduje w innym miejscu, tak? Została przetransportowana, aby można było ją wyremontować. Ja mam pytanie, czy tam, gdzie ona się znajduje, w dokładnej lokalizacji nie znam, to czy jakby miasto jakoś dzierżawi ten teren pod to, że ta lokomotywa tam stoi? Ponosimy z tego tytułu jakieś zobowiązania? My wyłaniając wykonawcę tej, jak to powiedzieć, specjalistycznej pracy, jaką jest remont i przywrócenie tej lokomotywy do stanu takiego właśnie, jak powinien mieć zabytek odrestaurowany, zleciliśmy kompleksową usługę, więc ta firma, która się zajmuje, czy ten wykonawca, który zajmuje się tym remontem, on zarazem też dba o to, żeby ona była w odpowiednim miejscu i zabezpieczona, więc to jakby zawiera się w tym jednym zleceniu. My nie wynajmowaliśmy oddzielnie jakiejś wiaty czy hangaru i w drugim postępowaniu nie zlecaliśmy tego jakiejś firmie, która tam do tego hangaru miałaby się udawać i remontować. To jest ze sobą integralnie związane. Dobrze, a panie burmistrzu, ocenia pan, że ten zabytek pojawi się w Piastowie jeszcze w tym roku, czy mówimy tak, raczej tak, o przyszłym roku? Taką mam nadzieję i tak to oceniam. Dobrze, i mam jeszcze jedno pytanie. Chciałbym tutaj skorzystać na pewno z pana wiedzy i zapytać się o szkołę podstawową, znaczy budowę hali przy szkole podstawowej numer 3. Ta hala budowana jest w ramach projektu Zaprojektuj i wybuduj. Tak przeglądając PFU zauważyłem, że tam przynajmniej w okolicach patio miało być wysokie okna, dobre doświetlenie tej hali. Na zdjęciach, które w sierpniu pokazały się na stronie Urzędu Miasta, no te okna raczej są małe i ta hala wydaje się ciemna. Ja chciałem się pana zapytać, czy ten ostateczny projekt, który wykonawca przygotował, uzyskał pozwolenie na budowę i w tej chwili go realizuje, czy, no bo jak rozumiem, pan musiał go zatwierdzić jako inwestor, czy on się różni od tego, co było na początku w PFU w wizualizacji, czy to ma dokładnie tak wyglądać? To znaczy uporządkujmy to wszystko. My zleciliśmy rzeczywiście realizację inwestycji w tej formule Zaprojektuj i wybuduj. Tutaj nie my wydajemy pozwolenie na budowę, tylko starostwo, jak doskonale wiemy. I w związku z tym ten projekt musiał przejść wszelkiego rodzaju uzgodnienia i akceptacje. Musiał być także zgodny z PFU. Być może, bo to się zdarza, że są jakieś drobne korekty w stosunku do takiego dokumentu, można powiedzieć, kierunkowego, jakim jest program funkcjonalno-użytkowy,
ze względu na to, że czasami pojawiają się jakieś trudności czy w terenie, czy jakiegoś innego rodzaju braku dostępności akurat do jakiegoś istotnego elementu tego obiektu budowlanego. Natomiast tutaj takiej sytuacji, z tego co wiem, nie było. On jest bardzo zbliżony do założeń PFU, łącznie z doświetleniem hal, dlatego że cały ten budynek składa się tak naprawdę z dwóch hal, takie nazwijmy, jednej dużej, jednej takiej trochę większej sali gimnastycznej o stu kilkudziesięciu metrach powierzchni. I oba te zasadnicze, no plus oczywiście zaplecze, prawda, i pokój nauczycielski, magazyny. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię doświetlenia obu tych hal, tam są zaprojektowane moim zdaniem wystarczające otwory okienne. Hala duża jest od strony wschodniej, więc tam jest rząd okien na wysokości takiej, żeby one były bezpieczne i nie ulegały jakiejś przypadkowemu uszkodzeniu. Nie są to okna tak duże, jak w hali, nie wiem, chociażby przy szkole podstawowej numer 1, gdzie one rzeczywiście są bardzo duże, ale te są wystarczająco duże, by spełniać standardy, które są wpisane w przepisy projektowe. To też wynika z, one muszą być takie, bo inaczej ta budowa nie miałaby prawa ruszyć i być kontynuowana. I to samo dotyczy tej hali mniejszej, gdzie doświetlenia też są od strony z kolei zachodniej. I wielokrotnie jestem prawie codziennie na tej budowie i jestem pewien w 100%, że cały ten obiekt spełnia kryteria i przepisy przede wszystkim, które w tej chwili dla obiektów budowlanych, a szczególnie oświatowych, są szczególnie wyśrubowane. Tak, panie burmistrzu, dziękuję, tylko teraz ja chciałem usystematyzować, czyli projekt, który wykonał wykonawca i który uzyskał pozwolenie na budowę w starostwie, jest w tej chwili realizowany i nie było żadnego projektu zastępczego. Mógł być projekt zastępczy, nawet chyba ostatnio był składany, ale też uzyskał pozwolenie na budowę, ale to wynikający z tego, że czasami w trakcie procesu budowlanego są potrzebne pewne korekty, ale zawsze one muszą być zgodne z przepisami, no i w tym wypadku z założeniami dotyczącymi tej hali. A czy też można dostać informację na piśmie, czemu był zgłoszony, to jakby z czego wynikały te zmiany w tym jakby nowym? To znaczy, no pewnie tak, nie, to nie jest żadna tajemnica. Przecież to jest cały cykl projektowy, akceptacji, zmiany, uzgodnień i tak dalej, jest jawny i tutaj nie ma żadnego problemu. Dobrze, to bardzo dziękuję i będę czekał na informację. Dziękuję. Pani Bożenna. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Ponieważ mieszkańcy zwrócili się tutaj do nas jako do klubu akurat Koalicji Obywatelskiej, więc ja w imieniu mieszkańców pozwoliłam sobie napisać zapytanie, które skierowałam do Naczelnika Wydziału Inwestycji Zespołu do Spraw Inwestycji, pana Grzegorza Jasińskiego. Chodzi o zapadliska ciągów rowerowo-pieszych i samych ciągów. To jest tak, przy Dąbrowskiego u zbiegu z Ogińskiego, drugie jest tutaj przy ścieżce rowerowej i ciągu pieszym przy Mosirze, co widać zresztą jak się idzie od strony przystanku 717. Wreszcie przy Skorupki u zbiegu z Wojska Polskiego numer 11. No ludzie tam mają problem i dzieci się już przewracały na rowerach. W związku z tym ja w imieniu mieszkańców składam to pismo do protokołu i poprosiłabym o odpowiedź z biura rady, bo rozumiem, że dostanie biuro rady odpowiedź, ale również zaadresowałam też do pana burmistrza, żeby no, wiedział, że takie sytuacje mają miejsce. Dziękuję. Pani Monika.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja mam pytanie, jakie są szanse, bo to jest pytanie od mieszkańców, na zmianę nawierzchni, na wymianę nawierzchni w ulicy Dygansińskiego. Są jakie szanse? Nie wiem, mamy jakiś projekt tej ulicy, bo nie pamiętam. Nie mamy żadnego projektu. Ulica Dygasińskiego ma w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, nawierzchnię z płyt takich małych, betonowych, tak? Dobrze mówimy? Nie, ja wiem, ale na tym odcinku od Placu Zgody do Dworcowej. Oczywiście jest w planach, tak jak każda ulica, która wymaga ostatecznej budowy, bo ta ulica nie jest zbudowana docelowo. Tam jest jeszcze dodatkowa trudność w postaci tego ciągu drzew, cennych drzew, które no trudno nawet dopuszczać. Myślę o tym, że one wszystkie będą wycięte po to, żeby zbudować docelową ulicę, więc tam rozwiązanie, o którym też już od wielu lat myślimy, tak zbliżając się do jakiejś koncepcji rozwiązania nawierzchni dróg zarówno w ulicy Dygasińskiego, jak i na równoległej części ulicy Sienkiewicza, one prawdopodobnie, każda z nich będzie musiała być jednokierunkowa. Po prostu innej możliwości nie ma. Zbudowaliśmy ostatnio tam sieć wodociągową, więc jakby przeszkód jest coraz mniej tych związanych z infrastrukturą techniczną i do takiego rozwiązania rzeczywiście zbliżamy się, tym bardziej, że jest procedowane prace projektowe, nawet już dalece zaawansowane, związane z budową całego ciągu ulicy Szarych Szeregów, więc tutaj to wszystko się powoli dopełnia. Prawdopodobnie nie w tej chwili, ale na pewno w jakimś krótkim czasie powinna zostać zaprojektowana zarówno ulica Dygasińskiego, jak i Sienkiewicza. W tej chwili nie, z tego względu, że i tak mamy, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, mamy w tej chwili kilkanaście projektów drogowych, większość z nich z pozwoleniem na budowę. Niektóre się zdezaktualizowały przez ten czas właśnie, że brakuje nam środków na realizację inwestycji drogowych, tak jak chociażby ulica Branta. Pani skarbnik informowała przed chwilą Państwa o tym, że musimy aktualizować dokumentację, więc no po prostu nie ma sensu w tej chwili przygotowania projektu, który pójdzie, no będzie musiał pójść na półkę, tak, na jakieś 2-3 lata, no bo taka będzie kolejność. No, jeśli mamy cały pakiet przygotowanych inwestycji, to one w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane. No, taka jest niestety smutna sytuacja. No, niedostatecznej z punktu widzenia realizacji tych wszystkich zadań puli środków finansowych na to. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, zresztą Państwo mają tego najlepszą świadomość, bo razem to wszystko planowaliśmy i uchwalaliśmy kolejne budżety. Jeszcze 3-4 lata temu budowaliśmy po 8 nawet odcinków dróg i to całkiem długich. W tym roku no jest jak jest, tak? Jest po prostu mniej środków, tak? I te możliwości są bardziej ograniczone. Także na pewno myślimy, tak jak myślimy o każdej ulicy, która wymaga, o każdej drodze, która wymaga budowy, tylko no, jest pewna kolejność. No, musimy niestety brać to pod uwagę. Dziękuję. Pani Maria, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja też mam tutaj pytanie do Pana Burmistrza. Szanowny Panie Burmistrzu, tutaj mieszkańcy ulicy Malczewskiego, dokładnie pod numeru 15 i 16, zgłaszali jakiś czas temu tutaj do urzędu, do działu inwestycji, chyba z tego co pamiętam, naprawę lampy ulicznej, tak? Konkretnie no, to światło, ta lampa, to światło tam no, się nie świeci na no, tej lampie, że tak powiem. Nie wiem, jakie tam jest uszkodzenie, jakiej natury. W każdym razie no, idzie, zbliża się jesień, sprawa już trwa od pół roku. Usłyszeli mieszkańcy, że nie ma pieniędzy, no więc nie wiem, czy mają to sami zrobić, czy faktycznie ktoś się tym zainteresuje na poważnie. No idzie już jesień i wyjście, że tak powiem, z domu i gdzie ta ulica ogólnie jest dosyć ruchliwa,
no dobrze by było, żeby ta lampa świeciła, tak? To jest gorąca prośba mieszkańców z ulicy Malczewskiego, mówię przy numerze 1516. I druga sprawa, panie burmistrzu, z wielkim szacunkiem do pana, to co pan powiedział dzisiaj na sesji na temat tych wszelkich, w tych zarządzeniach, tak? Wspominał pan o wspaniałych inwestycjach, które są planowane w mieście Piastowie. Myślę, że dobrze, bo na pewno takie tutaj inwestycje nam się przydadzą, ale myślę, że najważniejsze, panie burmistrzu, dla mieszkańców Piastowa to jest infrastruktura drogowa. I bardzo pana proszę, nie wiem, jak to ten problem rozwiązać, bo to jest problem bardzo poważny od lat, ciągnący się praktycznie od momentu powstania samorządów, że ta infrastruktura drogowa po prostu jest położona. Szczególnie mówię tu w mieście Piastowie. Nie ma ulic dobrych, nie ma chodników, są dziury praktycznie w każdej ulicy w Piastowie. Do państwa tutaj też się zgłaszali mieszkańcy ulicy Mochnackiego z prośbą o chociaż jakieś minimalne zabezpieczenie tej ulicy, załatanie tych dziur. Mało tego, że no nic tam się nie dzieje, to jeszcze nie dostali w odpowiednim czasie mieszkańcy ulicy Mochnackiego właściwych odpowiedzi. Przy ulicy Lwowskiej i Alei Krakowskiej, róg Lwowskiej i Krakowskiej, tam jest taka dziura, panie burmistrzu, to jest praktycznie przy samym wyjściu z pociągu, tak. Tam, no ja jadąc samochodem, no naprawdę można w tej dziurze koło zostawić, także no prośba, chociaż to minimalnie, chociaż tak samo czy ulica Siemieradzkiego, czy ulica Malczewskiego, czy Toruńska, Kosaka, Moniuszki, praktycznie każda ulica w Piastowie, ja nie mówię o tych nowych ulicach, praktycznie wymaga generalnej naprawy. Nie wiem, panie burmistrzu, myślę, że w tej chwili jako pan, jako tutaj gospodarz tego miasta, a my jako radni, powinniśmy się przede wszystkim skupić na infrastrukturze drogowej, jak również na czystości miasta. To jest głos, że tak powiem, mieszkańców Piastowa i również mój, bo ja tymi ulicami również jeżdżę, korzystam i myślę, że na przykład te wszystkie zielone dachy i te wiatraki na dachach możemy sobie to zostawić na jakiś inny czas. Ja wiem, że są jakieś tam projekty, pan z tego korzysta, ale poszukajmy takich projektów, które unormują, że tak powiem, nawierzchnię dróg w Piastowie, bo one są w tej chwili w fatalnym stanie, tak samo i czystość w mieście. To jest moja prośba i mieszkańców Piastowa, nie tylko mojej dzielnicy, ale również całego miasta, bo każdy z tym problemem poważnie się styka. Dlatego to jest taka moja petycja i moja prośba, żeby zacząć działać w tym zakresie, bo to jest zadanie tak naprawdę samorządów zgodnie z ustawą. To jest jako priorytet, bym tak to określiła. I jeszcze chciałam zapytać, ponieważ była mowa o tych wymianach, o tych wymianie wiatr, powielam swoje pytanie w zakresie wiaty na ulicy przy Warszawskiej, to się nazywa ulica przystanek Lwowska, nie Lwowska, tylko Lelewela, bo ten przystanek jest no w fatalnym stanie, powiem uczciwie. Tam nawet strach koło niego stanąć, żeby co na głowę nie spadło. Dziękuję bardzo i bym bardzo prosiła o jakieś zadziałanie w tej sprawie. Sprawa przystanku, ostatnio, chyba na ostatniej sesji nawet na ten temat mówiliśmy. Ja informowałem też dzisiaj, będzie pojutrze rozstrzygany przetarg na wymianę wiatr, między innymi tej, mówiliśmy o tym, bo to jest przystanek, który będzie wymieniony w ramach tego programu zielonych przystanków i szerzej zielono-niebieskiej infrastruktury, więc to tylko potwierdzam, że jest ujęty jakby w tym działaniu. Sprawa druga, no o drogach dopiero co przed sekundą mówiłem, jaka jest sytuacja. To nie jest tak, że my możemy, mamy, że tak powiem, wybór dowolnego finansowania jakiegoś zadania, tak, że mamy do wyboru albo zbudujemy coś, albo coś innego, w tym wypadku drogi, czy wyremontujemy te drogi, czy zbudujemy. To jest kwestia możliwości dofinansowania
wykonania zadań, które no dzisiaj w tej chwili tak jest, że w momencie, gdy samorządy mają jednak pewne znaczące ubytki w dochodach, to niejako rekompensuje się tym samorządom, które mają relatywnie duże czy małe ubytki, w sposób dotacyjny. I te dotacje są kierowane na pewne zadania. Ja nie mówię teraz o tym mechanizmie wyrównawczym, tej subwencji, o której mówiliśmy, pani skarbnik przed chwilą mówiła więcej na ten temat, tylko takie, które są, tutaj możliwości realizacji pewnych zadań wynikają z możliwości pozyskania dotacji. Jeśli są dotacje na rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, to nie znaczy, że możemy je przeznaczyć na budowę drogi. To są środki wynikające z ogłoszonych naborów konkursowych i tak dalej. To działanie uważam jest pożyteczne, bo tak samo jak działania te, o których pani mówi, dotyczące infrastruktury, czy w sposób szczególny dróg, mają takie samo znaczenie dla środowiska, w którym żyjemy, jak emisja, jak ograniczenie niskiej emisji, czy transformacja energetyczna. Obojętnie co o tym sądzimy, wiemy, że tak po prostu jest. No, każdy rozsądny człowiek tak na to patrzy. Jeśli nie ma jakichś otwartych strumieni finansowania działań infrastrukturalnych, trzeba wykorzystywać te, które są, a które są istotne z punktu widzenia naszego miasta. Ja przynajmniej tak to postrzegam. Natomiast jeśli chodzi o projekty drogowe, przed chwilą po raz kolejny informowałem, jaki mamy przygotowany zakres tutaj inwestycyjny czy projektowy w tym zakresie. Te wszystkie kilkanaście projektów to jest koszt ponad 20 milionów kosztorysowo, gdzieś 25-30 mniej więcej. Plus te drogi wszystkie, które wymagają jakiejś zaplanowania ich budowy w dalszej perspektywie, jak ta, o którą pytała przed chwilą pani Monika, ulica po południu Dygasińskiego, po południowej stronie Piastowa. Takich ulic jest dużo, ale nie zgodzę się z tym, że wszystkie ulice w mieście są dziurawe czy słabe. Wystarczy, i tu nie mówię dlatego, że akurat tak uważam, że tak nie jest. Są takie, które wymagają takiej interwencji. Staramy się to robić. W miarę tych środków, które możemy przeznaczyć na doraźne wyrównywanie ubytków w jezdniach, to te pieniądze są tak zagospodarowane. W tym roku, jak Państwo pamiętają, dwa razy po 200 tysięcy, bo to Państwo podejmowali tę decyzję, te środki zostały zainwestowane w doraźne prace naprawcze, ale one oczywiście nie rozwiązują problemu, bo to są drogi, które powinny być zbudowane i dlatego te projekty wykonaliśmy, tylko po prostu musimy mieć środki, żeby ulicę, czy chociażby tą Siemirackiego, o której często rozmawiamy, wykonać po prostu. Jest projekt, ale to jest koszt kilku milionów złotych. Nie mamy w tej chwili takich środków. I teraz pani mówi, no, żebyśmy coś robili. Coś robimy, aplikujemy o te zadania, o dotowanie także zadań drogowych. Nie uzyskaliśmy na przestrzeni ostatniego roku dofinansowania w ramach Polskiego Ładu na budowę ulicy Ogińskiego. Złożyliśmy wniosek teraz ponownie, już troszeczkę zmodyfikowany, na budowę właśnie ulicy Ogińskiego i niejako takiego troszeczkę przedłużenia, czyli ulicy Barcewicza, o której też wielokrotnie mówimy. Mamy przygotowaną dokumentację. Mogliśmy to złożyć dlatego, że mamy te projekty przygotowane, więc czekamy na rozstrzygnięcie. Złożyliśmy do Polskiego Ładu też wniosek o budowę ulicy Żbikowskiej. Też czekamy na rozstrzygnięcie w tym zakresie. Naprawdę staramy się korzystać z tych możliwości, które różnego rodzaju nabory na dofinansowanie stwarzają. I po prostu tutaj no, na pewno nie jest tak, że nic nie robimy. Co do ulicy Mochnackiego, ja spotkałem się z mieszkańcami tej ulicy. Zapadły pewne uzgodnienia, z których się nie wycofuję. Powiem też tutaj publicznie, żeby, ponieważ wokół tej korespondencji między mieszkańcami a urzędem narosło wiele tutaj
nie wiem, niejasności, tak najdelikatniej mówiąc. Powiem, co ustaliliśmy na tym ostatnim spotkaniu, to było w poprzedni poniedziałek, że to znaczy, ponieważ ta ulica akurat rzeczywiście, no, jej nawierzchnia jest, należy do jednych z gorszych, tak powiem. Nie najgorsza jest, ale jedna z gorszych na pewno. I ponieważ zarówno od strony zachodniej, jak i od wschodniej akurat są kolejne dwa odcinki drogi, która jest w dobrym stanie, więc nawet z takich względów technicznych warto, niezależnie od tego, że należy się mieszkańcom dobra droga, tak jak mieszkańcom wielu innych, dobra nawierzchnia drogi, więc umówiliśmy się w ten sposób, że jeśli będzie możliwość wykonania projektu tej drogi, to zrobimy, ale to w takiej sytuacji trochę jakby nadzwyczajnej interwencji, dlatego że innym zadaniem z punktu widzenia projektowego jest ta ulica, o której rozmawialiśmy przed chwilą, Sienkiewicza i Daniłowskiego, a trochę inny charakter ma akurat ta ulica. I ten niewątpliwie trzeba zbudować, tak samo jak tamte oczywiście, tylko tutaj w pewnej kolejności, a doraźnie ta nawierzchnia będzie jeszcze w tym roku, podejmiemy próbę jej takiego doraźnego naprawienia. I takie są ustalenia. Na drugi dzień po tym spotkaniu znowu wpłynęła skarga, tak, na niejako na te ustalenia, albo inaczej może na bezczynność. Ja powiem o tym dlatego tak długo, bo to jest pewna sytuacja, której ja osobiście nie rozumiem, bo pewne rzeczy ustaliliśmy i na drugi dzień wpływa pismo, że wprowadziliśmy w błąd mieszkańców, bo dopytywali się o korespondencję z lipca, na którą była udzielona odpowiedź. Rzekomo nie dopełniliśmy tutaj swojego obowiązku albo byliśmy nieuczciwi wobec mieszkańców, bo odpowiedzieliśmy nie na to pismo, o którym była mowa. I dlatego postanowiłem, by tę sprawę ostatecznie rozstrzygnąć, ponieważ to pismo miało charakter skargi, tak jak poprzednie, więc tutaj wystąpiliśmy do pani przewodniczącej, by całą korespondencję skierować do zbadania przez komisję skarg, bo ma charakter skargi na urzędników, czyli skargi na burmistrza i pracowników urzędu. Nie zgadzam się z taką interpretacją. Mamy dowody na to, że tutaj odpowiedź była udzielona na właściwe pismo w sprawie stanu nawierzchni, a nie w jakiejś prywatnej sprawie jednej z mieszkanek. Ale to tak tylko po to, mówię o tym dlatego, że padło pytanie o rzekomy brak dialogu z mieszkańcami, a niezależnie od tego, jak to oceniamy, to ten jakość tego dialogu, ulica na pewno wymaga interwencji. I tak mówię Państwu po to, bo też będziecie pewnie o to pytani, jakie były ustalenia i jak, na co się umówiliśmy. Ja zamierzam słowa dotrzymać oczywiście. Lampa na ulicy Malczewskiego, no, nie zachęcałbym mieszkańców do wymiany, to my się tym zajmiemy. Ale panie, muszę się odnieść do pana słów, panie burmistrzu, bo po pierwsze nie powiedziałam, że wszystkie ulice, tylko powiedziałam, dotyczy to ulic tych, które nie są ostatnio zrobione, tak, bo te, które były ostatnio robione, to wiadomo rzeczą, że one napraw nie wymagają i nie ma takiej potrzeby. Natomiast panie burmistrzu, z całym szacunkiem do tego, co pan powiedział, ja rozumiem pana tłumaczenie, bo najłatwiej jest powiedzieć, że nie ma pieniędzy, bo nie ma, no niestety nie ma. Ale to proszę pana, no to mieszkańcom nic nie daje. Oni oczekują czegoś więcej od samorządu, tak, od radnych, od pana burmistrza. Oni chcą jakiegoś nawet tymczasowego rozwiązania, chociaż załatania tych dziur na chwilę obecną, bo tymi ulicami naprawdę się nie daje jeździć. No nie wiem, bo nie wiem, czy pan kiedy jechał ulicą, bo ja mówię, już kiedyś powiedziałam na tej sesji, że część północna miasta Piastowa to jakby były dwa różne miasta. I jest część południowa oczywiście
W niektórych jeszcze miejscach brakuje tych ulic, ale znacznie stan tych dróg jest lepszy niż po części, że tak powiem, po stronie drugiej Piastowa, czyli północnej. Ja nie wiem, proponuję, żeby pan kiedy przejechał i zobaczył, jak to wszystko wygląda, jak się tymi ulicami jeździ, jak się tymi ulicami chodzi. Bo to wie pan, my możemy sobie tutaj robić, wie pan, słowo przeciw słowu, tak? Pan będzie miał swój argument, ja będę miała swój. Ale to nie o to. Mieszkańcy nie tego oczekują od nas. Mieszkańcy chcą mieć no, jakieś konkrety. Chociaż krótkie, ale żeby no, na jakiś czas ta droga wyglądała tak, żeby była przejezdna, żeby można było z niej korzystać. A nie, że człowiek idzie chodnikiem, nogi łamie. Już nie wspomnę tak samo o stanie targowiska, jakie jest. Tam ludzie bardzo narzekają, bo tam można na tym targowisku, części, szczególnie mówię o tym, o tej części prywatnej. Ja wiem, że pan powie, że to jest nie nasza sprawa, bo to jest to prywatne targowisko. Zgadza się, ale my jako gmina mamy prawo wymagać, a jakie to po prostu zrobić zakaz handlu na tej części, bo pan to może zrobić. I tyle, bo tak wie pan, takie tłumaczenie mieszkańcom, że bo tamto, naprawdę ich to nie interesuje. Oni tu mieszkają, oni tu płacą podatki, oni oczekują czegoś więcej. I tyle w temacie. Dziękuję. Przygotuję specjalnie dla pani zestawienie ulic wykonanych w ostatnich 10 latach, zbudowanych w części północnej miasta i w południowej. Właśnie po to, bo nie zgadzam się z tym, co pani powiedziała po raz kolejny. Sprawa druga, jak doskonale wiemy, no zależy jak rozumiemy część północną i południową miasta, ale jeśli weźmiemy jako taką granicę, linię kolejową, to wystarczy spojrzeć na mapę i zobaczyć, że część północna jest dwa razy większa od południowej. W związku z tym w sposób oczywisty tych ulic jest więcej. To jest jeszcze dodatkowa jeszcze sprawa. I chciałbym, żebyśmy rozmawiali w sposób obiektywny, a nie w sposób uproszczony, bo sytuacja jest trudna dla wszystkich. Wszyscy chcielibyśmy, jak tu siedzimy bez wątpienia, żebyśmy mieli wszystkie ulice super, bez, nie wiem, super przejezdne, nowe, najlepiej i tak dalej. Ja mówiłem, z czego to wynika, dlaczego w ostatnim czasie tych ulic robimy mniej i to jest czynnik niestety obiektywny, bo to akurat nie zależy od tego, czy chcemy te ulice budować, czy nie. Chcemy, najlepszy dowód, że tych projektów jest tyle przygotowanych. No przecież gdybyśmy tego nie chcieli robić, no to po co te projekty? Tak? Można łatać, zwiększyć, zamiast budować drogi, można dać, nie wiem, jakimś nadludzkim wysiłkiem skierować 4 czy 5 milionów z budżetu na łatanie. Tylko tu chodzi o to, żeby to robić celowo, żeby te ulice po prostu mogły znowu, tak jak te zbudowane 10 czy 15 lat temu, po prostu dłużej wytrwać w tym stanie takim, jakiego byśmy wszyscy oczekiwali, niż ulice, które składają się właściwie z samych ław. Są takie ulice. I to jest zawsze pytanie od lat o racjonalność podejmowania wydatków na doraźne łatanie, czy właśnie poszukanie tych pieniędzy, żeby zbudować porządnie drogę. My jesteśmy zwolennikiem tej drugiej oczywiście możliwości budowania przede wszystkim, tylko no jest ta trudność niestety, na którą nie znajdujemy w tej chwili sposobu, żeby nagle znaleźć jakieś strumień poważnych pieniędzy na chociażby utrzymanie takiego tempa budowy dróg jak 4-5 lat temu. Bo tak było, przecież pamiętamy o tym wszyscy. Co nie znaczy oczywiście, że tych najbardziej wymagających interwencji nie będziemy na bieżąco remontować. No ale to jest ten dylemat, który ciągle przed sobą mamy. Dobrze, bo wcześniej u mnie się nie wyświetlało na tablecie Robert, twoje ad vocem. Czy ty chciałeś, czy już nie? Dobrze, to pani Małgorzata. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja mam dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy dofinansowania uczestnictwa dzieci na basenie. Podobno zostało cofnięte. Dzieci nie uczęszczają w tym roku na basen. Czy to prawda? No tak, rodzice zostali poinformowani w szkole, przynajmniej numer 4, że nie ma dofinansowania z miasta na basen, nie będą chodzić. Nic mi nie wiadomo na ten temat. Mamy zaplanowane utrzymanie tego programu dla klas trzecich. A, nie jeden, trzy, tylko klasy trzecie, tak?
Jeżeli mogę dodać, akurat jestem na świeżo w temacie, nigdy nie jeździły klasy 1-3, jeździły klasy drugie i trzecie. W tym roku będą jeździły tylko i wyłącznie klasy trzecie. Zajęcia na basenie zaczynają się 18 września. Dyrektorzy w tej chwili są w trakcie podpisywania umów między szkołą a basenem na wynajem torów i zajęcia z instruktorem. Jutro jest podpisywana, będzie podpisana umowa z wyłonionym w drodze przetargu przewoźnikiem, który będzie dzieci dowoził na basen. I od poniedziałku dzieci zaczynają naukę na basenie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak mi się wydawało, że w budżecie uchwalaliśmy jakiś tam fundusz, no ale taką dostałam informację od rodziców, tak? Następne pytanie mam, dotyczy ono remontu budynku przy ulicy Mazurskiej. Czy zostało już ukończone? Tak, został zakończony, oddany, w tej chwili już będą zawierane umowy na najem tych mieszkań. Już nie będziemy musieli płacić za hotel, tak? No nie, już nie, nie wyobrażam sobie tego. Został budynek odebrany i możemy zawierać umowy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Tadeusz. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, chciałbym się przypomnieć, bo ja swego czasu składałem taką informację na temat tężni. Nie wiem, czy to jest taki wielki problem, bo co prawda przy tej tężni tam przy Millera to nie byłem ostatnio, to nie wiem, czy to się zmieniło, ale w tej to przechodzę często, to widzę. Bo tam naprawdę niewiele brakuje. Mam nawet znajomych wśród emerytów dużo i narzekają, że jednak to co powiedziałem, że tam są zanieczyszczenia przez te ptaki, szczególnie jak jeszcze ludzie się kryją, jak deszcz na przykład pada, to ptaki też się kryją. I te całe zapaskudzone jest to te patyki, proszę sobie zobaczyć. Na biało wszystko jest, tak jakby ktoś wymalował farbą. To nie jest takie chyba zdrowe. Bo to naprawdę nie wymaga dużego nakładu pieniędzy, tylko po prostu są takie gotowe, można kupić te przez drutu. Są takie druciano-plastikowe, te, gdzie na zabytkach to się umieszcza i jest spokój święty. Nawet na tym budynku urzędu też takie widzę, że jest założone, czyli sprawa jest znana, jak to można załatwić. No krótka sprawa, to by było naprawdę... Wróbel też chce załatwić. Wróbel, no tak, no ale to są żarty, ale ludzie naprawdę zwracają na to uwagę, no bo jeżeli mamy siedzieć przy tężni... Słucham? Myślałem. No bo to trochę dla zdrowia, żeby było. No dziękuję. Dziękuję, przekażę. Panie Burmistrzu, jeszcze mam jedno takie pytanie, znaczy takie pytanie, bo idzie zima teraz i tak, no ja akurat w swojej ulicy jestem zadowolony, bo zrobiona była pięknie i jakoś, jak ktoś dobrze zrobi, no to jest ta ulica dobra. Co prawda rosną krzaki na trawnikach, ale to może już jak komuś z właścicieli nie przeszkadza, że mu las rośnie na trawniku, no to może tak ma być. Ale jest sprawa taka ogólna, żeby przy krawężnikach przed nowym sezonem zwrócić uwagę może ludziom, to nie może musi miasto koniecznie robić. Jeżeli wodę teraz będzie jesień, słota będzie, no co prawda mamy na razie piękną jesień, ale nie wiadomo, jak długo potrwa. Także woda będzie płynęła, a tam nie tylko liście leżą w tych przy trawężnikach, w rynsztokach, ale leżą trawa zarośnięta, kępy, która wody nie przepuści to. I po prostu ludzie będą się ślizgać na tej wodzie, jak przyjdzie lód czy coś. To wymaga trochę może jakiegoś, żeby zwrócić uwagę, albo jakoś, nie wiem, czy odezwę do ludzi zrobić, bo sami chodzą po tym błocie później. To ja mam tyle, panie burmistrzu, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale krawężniki to nie ludzie. Pan Jarosław. Tak, dziękuję. Ja mam taką prośbę do pana burmistrza w imieniu Komisji Kultury i Sportu o przesłanie nam na najbliższe posiedzenie planów usytuowania boisk w halach, tych hali przy szkole numer 3, dobrze, żebyśmy mogli ewentualnie wnieść jakieś uwagi przed skończeniem robót. Dziękuję. Monika? A ja chciałabym zaprosić na kolejny bal dla seniorów, który odbędzie się w pierwszy weekend października na straży. Tak,
tak, bo tak obiecaliśmy, że jeszcze będzie pożegnanie lata, więc zapraszam bardzo serdecznie. To będzie 7 lub 8 października. Konkretną datę podam w najbliższym czasie. Dziękuję. Ewa. Panie Burmistrzu, ja jeszcze z jedną prośbą. Chodzi o chodnik na ulicy Mickiewicza, tutaj wzdłuż budynku 3 i 5. Jest koszmarnie zarośnięty trawą, ale też już wyrastają tam wokół słupów potężne krzaki i za chwilę tam już nie będzie przejścia. Dziękuję. No to dobrnęliśmy do końca. Proszę Państwa. Sprawy formalne, wnioski do budżetu do 30 września. Do pana burmistrza proszę składać wnioski do budżetu. Wnioski do budżetu do końca września, kolejna sesja 3 października. Nie, wystarczy. 3 października, wtorek. Nie, tylko no. Słucham. Teraz odpoczywamy. Tak, teraz chciałam jeszcze tylko odczytać zaproszenie dla Państwa na programy obchodów dotyczących tutaj obchodów Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc, dokładnie tak to się nazywa. 30 września o godzinie 12, to jest sobota, tak? Sobota. Oficjalne są uroczystości pod pomnikiem Tędy Przeszła Warszawa i to jest w Dulagu, czyli 30 września o godzinie 12. Natomiast 1 października, czyli w niedzielę o godzinie 18 msza święta w intencji byłych więźniów obozu Dulag 121 i osób im pomagających w kościele Najświętszej Maryi Panny na Żbikowie, a po mszy koncert słowno-muzyczny, kiedy ucichną pociągów dreszcze pamięci wszystkich wypędzonych oraz tych, którzy nieśli im pomoc. 2 października, czy to będzie niedziela? Poniedziałek, tak? Niedziela to będzie poniedziałek, tak, dzień później. Też o 18.00 msza święta w intencji ludności cywilnej powstańczej Warszawy oraz więźniów obozu Dulag 121 i osób niosących im pomoc w kościele świętego Wojciecha na Woli. Także 30 września o 12.00 w Dulagu, 1 października o 18.00. A nie ma na stronie miasta? Zeskanujemy i... Dobra, zeskanujemy i wrzucimy. Dobrze. Zeskanujemy i wrzucimy, dobrze. I chyba... Koniec. I to chyba koniec, tak. To już jest koniec, zamykam 69.